Druga Samuelowa, 5 rozdział, od wiersza 17. Aż do 6 rozdziału, do wiersza 11. Druga Księga Samuela, 5 rozdział, 17 wiersz. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal-Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Perasim, Pan przełomu. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan, i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela i ruszył Dawid wraz z całym swoim wojskiem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Za skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach, cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Gdy dotarli do chlebiska Nachona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej, chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Pan za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące, a Pan błogosławił domowi Ebedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Umiłowani bracia i siostry w Panu. Przeczytaliśmy zdarzenie, które zdarzyło się w pierwszym okresie panowania młodego króla Dawida. Bekannt war und dass das Volk David als König wählte und bestätigte.
W 5 rozdziale od 2 wiersza czytamy o tym, że Dawid już był znanym w Izraelu i że to Pan potwierdził, że on będzie królem nad Izraelem. Es war aber auch nicht von Seite des Volkes, dass sie so plötzlich eine eigene Begeisterung für David zur Geltung brachten. To nie ze strony tego ludu było jakieś szczególne natchnienie, że chcieli Dawida uczynić królem. Sondern sie sagen in Kapitel 5, Vers 2, dass Jehova schon zu ihm gesagt hätte, du sollst mein Volk weiden, du sollst Fürst sein über Israel. Ale czytamy w tym drugim wierszu, w drugiej połowie, że to Pan rzekł do niego, ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Und dann machten sie in Kapitel 5, Vers 3 einen Bund und vor Jehova und sie salbten David zum König über Israel. Dalej w trzecim wierszu czytamy o tym, że oni zawarli z nim przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili go na króla nad Izraelem. I Dawid miał wtedy 30 lat. Nun war König, aber nun zeigte sich auch gleich der Widerstand, wenn das Volk Gottes ein geordnetes Volk ist und einen starken König. I tak stał Dawid się królem nad Izraelem, ale natychmiast również okazał się też i jawnie sprzeciw, bo od razu wystąpili nieprzyjaciele. Und in Kapitel 5, Vers 17 haben wir können zu lesen, dass die Philister, als sie hörten, dass man David zum König über Israel gesagt hätte, darauf zogen, um David zu suchen. I tak czytaliśmy od 17 wiersza, że Filistyńczycy usłyszawszy, że Dawida namaszczono nad króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go złapać. Sie kamen nicht, um David zu suchen, um auch ihm Anerkennung und Ehre zu geben. Nie mieli zamiaru poszukać Dawida, aby oddać mu chwałę i uznanie. Sie kamen in Feindschaft und wollten versuchen, David als König der Israeliten zu beseitigen. Oni nas wciągnęli z wrogimi zamiarami, gdyż pragnęli usunąć z panowania Izraela Dawida nad panowaniem izraelskim. David hörte es und zog auch aus und die Philister kamen, so haben wir gelesen, und breiteten sich aus im Tale Rephaim. David dowiedział się o tym i wiedział o tym, że Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim. Und nun tat David, der junge König, etwas sehr Schönes. I tak teraz David, młody król, uczynił coś bardzo pięknego. Wir haben gelesen in Vers 19, von David befragte Jehova. Gdy czytaliśmy w wierszu 19, że Dawid pytał się Pana. Wir sehen, dass er sein Königtum in Abhängigkeit von dem Herrn ausüben wollte. I widzimy, że on rozpoczął swoje panowanie w zależności od Pana. Dieser erste Abschnitt, den könnte man von Vers 17 bis Vers 21, den könnte man überschreiben, die Abhängigkeit Davids. Ten pierwszy okres jego panowania, opisany od wiersza 17 do 21, możemy zatytułować okres zależności, czy panowania w zależności od Pana. Er war nun König geworden. On stał się wprawdzie królem. Und alles, was die Kinder Israel an Macht aufwenden konnten, stand ihm zur Verfügung. I wszystko, co Izraelici potrafili zmobilizować, to wszystko stanęło mu do dyspozycji. Er war der Herr über alle Fähigkeiten des Volkes.
On był panem nad wszelkimi zdolnościami tego ludu. Und alle kriegerische Macht dieses Volk hatte. I również panował nad wszelką wojskową mocą tego ludu. Er war auch schon längst erwiesen persönlich als ein tüchtiger Kämpfer für sein Volk. Już wcześniej udowodnił, że jest dzielnym wojownikiem pośród swojego ludu. Und nun kamen die Philister als Feinde. I teraz nadciągnęli Filistyńczycy jako nieprzyjaciele. Und David dachte nicht, das kann ich einfach so erledigen, so wie ich bisher auch Siege hatte über die Philister. A Dawid nie pomyślał sobie, ach, to mogę tak sobie załatwić tę sprawę, jak dotychczas zwyciężyć ich. Diese Siege, die er bisher hatte, waren ja unter der Regierung Sauls. Bo dotychczasowe zwycięstwa, które on osiągnął, wszystkie odbywały się, gdy jeszcze kraj był pod panowaniem Saula. Er fühlte sich nicht selbst stark. Nie, Dawid nie czuł się, że on jest sam w sobie silny. Er war sich dessen in seinem Herzen zutiefst bewusst, ich kann ohne den Herrn nichts. On czuł to w swoim własnym sercu, że sam w sobie jestem niczym. Und so beugte er seine Knie und fragte den Herrn, was er tun soll. I tak skłonił swoje kolana i pytał się Pana, co mam uczynić. Vers 19. Soll ich wieder die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Tak jak czytamy w wierszu 19. Czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? Welch eine schöne Gesinnung der Abhängigkeit von dem Herrn bei David. Jakże piękne usposobienie zależności od Pana, które oglądamy u Dawida. Wir kommen selbst kaum in solch eine Ehre und in solch eine Stellung der Macht, wie David sie hatte. Das ist ja klar. Jest to jasne, że my rzadko bywamy w takich miejscach, na takich stanowiskach potęgi i mocy, w jakich znalazł się Dawid. Aber in den verschiedenen, viel kleineren und vielleicht ganz kleinen Gebieten, wo wir Verantwortung und Führung übernehmen können, auch vielleicht im Berufsleben. Ale również we wszystkich innych, mniej odpowiedzialnych zakresach naszej działalności, tam, gdzie my możemy podjąć jakiekolwiek decyzje i zacząć działać, może to dotyczyć naszego życia zawodowego, wo wir auch manches tun müssen, verantworten müssen, veranlassen müssen, was auf der Hand liegt. I tam bardzo często musimy podejmować jakieś decyzje, co leży w zakresie naszych obowiązków i musimy zacząć działać. Ja, da könnten wir leicht auf den Gedanken kommen. Das machen wir schon. To bardzo łatwo możemy wpaść w takie usposobienie, ach, to już sobie poradzę z tym. Aber von David können wir hier lernen, dass er Jehova befragt. Ale od Dawida możemy się tego nauczyć, że on tutaj zapytał się Pana. Wenn man etwas tut als Christ, jeżeli się coś uczyni jako chrześcijanin, ohne den Herrn zu befragen, nie pytając się Pana, das ist dann Unabhängigkeit. To oznacza, że to czynimy w niezależności. Überhaupt, so über alle unsere Wege und persönlichen Entscheidungen für unser Leben. Obojętnie w jakich to sytuacjach i w jakich decyzjach dotyczących naszego życia. Brauchen wir doch das Abhängigkeitsgefühl, das aufrichtige Abhängigkeitsgefühl von unserem Herrn. Potrzebujemy nastawienia zależności od naszego Pana. Vielleicht auch junge Leute, wenn sie denken, ich möchte mich verbinden in einer Ehe. To dotyczy również też i młodych ludzi, którzy sobie myślą, że chciałbym zawiązać związek małżeński. Können, wenn das auch alles gleich so gut aussieht, doch nicht ohne den Herrn handeln. To przecież nawet gdyby wszystko wyglądało tak dobrze i gładko szło, to nie mogą niczego uczynić bez Pana. Soll man nicht auch darin, in all solchen Dingen,
den Herrn erst einmal befragen? Czy we wszystkich takich sprawach naszego życia nie powinniśmy najpierw się zapytać o wolę Pana? Ich habe zwei Jahre gebetet, wie ich den Heiratsantrag mache. Ja dwa lata się modliłem, zanim wystąpiłem z propozycją zawarcia związku małżeńskiego. Ich habe schon manchmal gesagt, zwei Jahre müssen es nicht sein. Ja już czasami tak mówiłem, że może nie muszą być to aż dwa lata. Aber 14 Tage wäre zu wenig, nicht? Ale z całą pewnością 14 dni to by było za mało. Ihr versteht, wie ich das so meine. Na pewno rozumiecie, co mam na myśli. I tego możemy się nauczyć od Dawida. Diese Abhängigkeit Davids konnte der Herr ja nicht unbeantwortet lassen. I taki objaw zależności Dawida Pan nie mógł pozostawić bez odpowiedzi. Und Jehova sprach zu David in Vers 19. I Pan powiedział do Dawida dalej w tym 19 wierszu. Ja, in Vers 19 am Ende. Ziehe hinauf, denn ich werde die Philister in deiner Hand, gewisslich in deiner Hand geben. Ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistynczyków w twoje ręce. Und dann ordnete David aus mit seinen Kriegsscharen, um den Philistern nun im Kampf zu begegnen, und der Herr gab ihnen den Sieg. I David podjął teraz odpowiednie decyzje w ustawieniu swoich wojsk. Wyciągnął na wojnę, a Pan darował zwycięstwo. Und sie riesen daselbst die Feinde, wo David den Sieg errang, ihre Götzen, und David und seine Männer nahmen sie weg. So endet dieser Abschnitt. I ten urywek kończy się w 21 wierszu, że Filistynczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które David i jego wojownicy zabrali. Ein Sieg Davids in seiner Abhängigkeit von seinem Herrn. Zwycięstwo Dawida w zależności od Pana. Eigentlich ein Sieg des Herrn. W zasadzie to było zwycięstwo Pana. Indem er den David heilt. Zwycięstwo, w którym Pan pomagał Dawidowi. Das können auch in unseren kleinen Dingen, aber in unseren manchmal nicht unwichtigen Dingen. I to może też zdarzyć się w naszych małych, ale również i w naszych wielkich rzeczach w życiu. Das kann dann auch der Weg sein zum Erfolg. Die Abhängigkeit von unserem Herrn. Tylko taka może być droga do sukcesu, jeżeli będzie rozpoczęta w zależności od Pana. Ich glaube, einmal lesen wir in der Schrift, dass der Herr sagt, ihr werdet Erfolg haben. Das ist im Buche Jozua. Da się w Księdze Jozuego czytamy o tym. Ich glaube, ich kann nicht einig, wenn ich diesen Bericht. Że Pan powiedział, że odniesiecie sukces, ja, albo zwycięstwo. Pierwszy rozdział Jozuego, 8 wiersz. Przeczytajmy wiersz 8, Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze, i wtedy będzie ci się powodziło. Also wenn du darauf achtest zu tun nach allem, was in dem Worte des Herrn geschrieben ist, als dann wirst du Erfolg haben. Dopiero wtedy, gdy będziesz wszystko wykonywał według tego, co jest napisane w tej księdze, dopiero wtedy ci się poszczęści, będziesz miał sukces. Und nun ab Vers 22 in unserem Kapitel 2 Samuel 5. A teraz przejdźmy z powrotem do naszych wierszy w drugiej księdze Samuela, 5 rozdział i spójrzmy na wiersze od 22. Kommen die Philister wiederum heraufgezogen und bereiten sich aus dem Tale Rephaim. Czytamy, że Filistyńczycy ponownie nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Rephaim. Man beachte es, der gleiche Feind am gleichen Ort. Zwróćcie uwagę na to, że to mowa jest o tym samym nieprzyjacielu i w tym samym miejscu. Und wiederum Vers 23. Und David befragte Jehova. I znowu na początku 23 wiersza czytamy i pytał Dawid Pana. Also, der erste Sieg
über diesen gleichen Feind an dem gleichen Ort hatte ihn nicht unabhängig gemacht. A więc tego widzimy, że pierwsze zwycięstwo nad tym samym nieprzyjacielem, dokonane w tym samym miejscu, nie uczyniło Dawida niezależnym od Pana. Nach wie vor empfand David zutiefst, ich brauche die Hilfe des Herrn. Tak jak i poprzednio, tak i teraz Dawid głęboko odczuwał, że potrzebuje pomocy Pana. Es gibt keine, wie soll ich sagen, keinen Sieg durch Gewöhnung, sondern immer wieder durch neue Abhängigkeit von dem Herrn. Nie możemy odnieść zwycięstwa na skutek tego, że jesteśmy już do czegoś przyzwyczajeni albo z rutyny jakiejś, ale tylko wtedy, gdy dalej będziemy działali w zależności od Pana. Wir hatten bei uns in Berlin vor, glaube ich, vor 5 Jahren, ungefähr so, eine größere Gruppe von Geschwistern, die mit dem Weg, den wir gemeinsam gingen, nicht mehr so zufrieden waren. Przed mniej więcej 5 laty mieliśmy taki przypadek u nas w Berlinie, że pewna grupa wierzących nie była zadowolona z tej drogi odosobnienia, którą my żeśmy kroczyli. Auf einmal gingen die Brüder aus dieser Gruppe an, in der Brüderstunde Widerstand zu leisten in allem, wo wir vor dem einig gewesen waren, im Gehorsam und an dem Worte des Herrn. Nagle bracia należący do tej grupy zaczęli się we wszystkim sprzeciwiać sprawom, które dotychczas tak jednomyślnie mogliśmy załatwiać. Chodziło głównie o to, w jaki sposób kształtować zasady zgromadzania się w stosunku do tych wszystkich innych grup wierzących, które nas otaczały. Und einer dieser Brüder, das waren auch einige Brüder dabei, die uns am Worte dienten, benutzte diese beiden Abschnitte, um uns zu zeigen, dass wir nicht immer das Gleiche festhalten müssen. I wśród tych braci było też i kilku takich, którzy i wcześniej nam usługiwali w głoszeniu Słowa Bożego. I on twierdził, że nie możemy ciągle jednakowo postępować i opierał się na tym urywku ze Słowa Bożego. Es war ja an dem gleichen Ort hier und es war der gleiche Feind. Und trotzdem ging der Herr mit seinem irdischen Volke unterschiedliche Wege. On powiedział, że przecież mamy dalej do czynienia z tym samym nieprzyjacielem. Jesteśmy dalej na tym samym miejscu, ale przecież tutaj czytamy, że Pan w drugim przypadku w całkiem inny sposób kazał wystąpić przeciwko temu nieprzyjacielowi Dawidowi. Und so müssen wir ja auch nicht unbedingt immer so krampfhaft festhalten, was von Anfang war. I tak też i my nie musimy się ciągle tego trzymać, co żeśmy znali od samego początku. Aber hier zeigt uns doch der zweite Abschnitt, dass David wieder den Herrn befragte. Ale tutaj czytamy na początku tego drugiego urywku, że znowu David pytał się o wolę Pana. Sie befragten ja nicht den Herrn, die Brüder, von denen ich eben sprach. Ci bracia, o których przed chwilą mówiłem, oni nie pytali się o wolę Pana. Und wenn hier David wieder den Herrn befragte, bekam er tatsächlich eine andere Anordnung des Herrn, wie er dem Feind begegnen soll. I rzeczywiście, gdy Dawid zapytał Pana, otrzymał od Pana całkowicie inne wskazówki niż poprzednio, w jaki sposób wystąpić przeciwko nieprzyjacielowi. Es handelt sich nicht um eine Veränderung der Ordnungen in dem Volke Israel. A nie chodzi tutaj o zmianę zasad panujących wśród ludu izraelskiego. Es handelte sich um einen anderen Weg des Herrn zum Sieg gegenüber dem Feind. Chodzi tutaj o inną drogę pańską, w jaki sposób zwyciężyć nieprzyjaciela. Und so gab der Herr die Anordnungen, die wir gelesen haben, in Vers 23 und Vers 24,
I tak, jak żeśmy czytali w tych wierszach 23 i 4, Dawid usłyszał odpowiednie wskazówki od Pana. Aber wenn es auch andere Anordnungen für den Kampf waren, die der Herr ihm gab. I nawet jeżeli to były inne wskazówki, w jaki sposób prowadzić tą walkę pańską, so blieb es doch bei dem, was David auch vor ihm getan hatte, in Vers 25, und David tat also, wie Jehova ihm geboten hatte. Ale najważniejsze jest to, co czytamy w wierszu 25, że czytamy, i uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan. Die Gebote des Herrn bleiben nach wie vor verpflichtend für uns. Przykazania Pańskie, zarówno przedtem, jak i obecnie, dalej są zobowiązujące dla nas. Er wendet sein Wort sicherlich auf eine unterschiedliche Weise an, wenn wir es mit dem Feind zu tun haben, je nachdem, wie die Lage ist. Z całą pewnością Pan używa w różny sposób tego słowa, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziemy w obliczu naszego nieprzyjaciela. Aber wir werden nur dann den Segen des Herrn haben, wenn wir nach wie vor nach seinem Willen fragen. Ale tak jak i poprzednio, tak i dalej, tylko wtedy będziemy mogli odnieść zwycięstwo i otrzymać błogosławieństwo od Pana, gdy będziemy postępowali według tego, jaka jest Jego wola. In dem ersten Abschnitt sagten wir, der David handelte in Abhängigkeit von dem Herrn. W pierwszym urywku czytamy o tym, że Dawid działał w zależności od Pana. Hier gab ihm in dem zweiten Abschnitt der Herr ein Gebot, wie er den Feind besiegen wollte. Tutaj w drugim urywku czytamy, że Pan dał mu rozkaz, w jaki on sposób ma zwyciężyć nieprzyjaciela. Und wie David sich verhalten sollte. I jak Dawid ma się zachować. Und der Herr hat das Heer der Philister wieder geschlagen. I Pan znowu pobił wojska filisteńskie. So steht hier in diesem Abschnitt der wichtige Gesichtspunkt im Vordergrund, der Gehorsam. I również i w tym urywku tutaj widzimy najważniejszą pobudkę naszego działania, posłuszeństwo. Abhängigkeit und Gehorsam. Zależność i posłuszeństwo. Waren hier bei David. I Voraussetzung seiner Siege. I to były właśnie u Dawida te warunki jego zwycięstwa. Abhängigkeit und Gehorsam bleibt auch immer die gute Voraussetzung für uns, für den persönlichen und gemeinsamen Weg. Zależność i posłuszeństwo również też i dla nas pozostają najważniejszymi warunkami, w jaki sposób mamy iść naszą osobistą, jak również też i społeczną drogą. Nun das Problem oder die aufgeworfene Frage von unseren Brüdern, die leider von uns gingen. Der Herr kann doch auch mal anders handeln, als es immer war. Problemem wśród tych braci, którzy od nas niestety, ale odeszli, było to, że twierdzili, że Pan może inaczej zacząć działać. Diese Frage fand ich dann für mich, als ich darüber nachdachte, beantwortet in dem, was wir aus Kapitel 6 gelesen haben. Ale odpowiedź na to pytanie znalazłem w rozdziale 6, gdy się głęboko nad całą tą sprawą zastanowiłem. Dawid versammelte da wiederum alle Auserlesenen in Israel. Er sammelte, brachte zusammen 30.000 Mann, haben wir gelesen. I tam czytamy od początku tego rozdziału, że Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. Hier handelte es sich nicht mehr um einen Feind. Ale nie chodziło w tym wyciągnięciu wojowników o wystąpieniu przeciwko nieprzyjacielowi. Hier handelte es sich jetzt um das wirklich gute und erfreuliche Vorhaben Davids, die Bundeslade in die Stadt Davids zu bringen. Ale chodziło tutaj o ten dobry i radosny zamiar Dawida, aby sprowadzić skrzynię Bożą do miasta Dawidowego. Die ja seit ihrer Rückführung
von den Philistern in 1. Samuel 6 immer noch woanders untergebracht war. Która od czasu jej uprowadzenia do Filistynów, co czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, w 6 rozdziale, aż po ten dzień znajdowała się w innym miejscu. Und wir lesen dann, das ist wirklich eindrucksvoll. David machte sich auf und alles Volk, das bei ihm war, um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen. Jakże tu jest poruszające słowo zapisane w drugim wierszu. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do bali ludzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą. Und wie doch die Bundeslade im Ende von Vers 2 des 6. Kapitels so eindrucksvoll bezeichnet wird. A ta skrzynia Boża tutaj pod koniec tego drugiego wiersza jest tak szczególny i taki znamienity sposób opisana. Die Lade Gottes, welche nach dem Namen Jehovas der Herrscharen, der zwischen den Cherubim thront, genannt wird. So haben wir gelesen. Tutaj takżeśmy czytali, skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów siedzącego nad cherubami. Aber dann machten sie einen schlimmen Fehler. Ale następnie popełnili wielki błąd. Sie vergaßen ein ernstes Wort des Herrn zu berücksichtigen. Oni zapomnieli, aby wziąć pod uwagę bardzo ważne, poważne słowa Pana. Auch David sagte dagegen hier nichts. Również i tutaj David nie powiedział nic na ten temat. Vers 3. Sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. W wierszu trzecim czytamy i postawili skrzynię Bożą na nowym wozie. Wir wollen mal im vierten Buch Mose nachlesen. A my teraz przeczytajmy w czwartej księdze Mojżeszowej. Czwarty rozdział, czwarta księga Mojżeszowa. Da sind es die Kehatita von den drei Familien der Leviten, die Aufgabe hatten, alle die Dinge des Heiligtums zu tragen. Tutaj czytamy o tym, że do służby synów Kehata pochodzącej, ta rodzina pochodziła z rodu Lewiego, należało właśnie noszenie wszystkich rzeczy należących do namiotu zgromadzenia. Also sie brachten, sie sollten die Bundeslade tragen und sie mussten sie in bestimmte Tücher einhüllen nach der Vorschrift des Herrn. Und sie hatten dort auch dann die Schalen und das beständige Brot sollte auch auf demselben sein und so mussten sie das alles tragen von einem Ort der Ruhe zum nächsten Ort der Ruhe bringen. W następnych wierszach czytamy o tym, że oni mieli poszczególne części tego namiotu zgromadzenia owinąć w sukno i nieść od jednego miejsca odpocznienia, a do drugiego, tam, gdzie się Panu podobało, aby oni spoczęli. Die andere Familie der Leviten, die Gersonita, nach Vers 24 im 4. Mose 4, trugen alles, was an den Teppichen und an den Zelten und den Behängen und den Bedeckungen an der Stiftshütte vorhanden war. Das zu tragen war ihre Aufgabe. Następnie czytamy od wiersza 24 w tym czwartym rozdziale, że następna rodzina Gerszonitów była wyznaczona do noszenia wszystkich zasłon przybytku i namiotu zgromadzenia. Wszystkich zasłon okrywających namiot zgromadzenia. Die Söhne Meraris, die dritte Familie der Leviten, trug dann alle die ganz schweren Gegenstände, die Holzteile und alles, was die Bretter und alles, was damit zusammenhängt, ging, die ja gebraucht wurden, um die Gestalt der Schiffshütte zu gestalten.
A od wiersza 29 czytamy o tym, że członkowie rodziny Merarytów, oni byli zobowiązani do noszenia wszystkich ciężkich części tego przybytku, wszystkich desek i słupów i podstaw całego przybytku. Also die Gersoniter und die Merariter hatten den schwersten Tragedienst. A więc ci Gerszonici i Meraryci, oni mieli najcięższą służbę w noszeniu tych najcięższych sprzętów. Wir lesen hier in Kapitel 7, 4. Buch Moses. Ale czytamy dalej w tej czwartej księdze Mojżeszowej, w 7. rozdziale. Ich will das nicht vorlesen. Aber nie będziemy tego wszystkiego teraz czytać. Aber da brachten nun die Fürsten der Kinder Israel Wagen und Zuchttiere, damit doch die Stiftshütte leichter transportiert werden könnte. Tu czytamy o tym, że ci książęta ludu izraelskiego, oni podarowali i zwierzęta pociągowe, jak również i wozy, aby mogły być te ciężkie przedmioty tego przybytku na tym sprzęcie wiezione. Und sie brachten da als Opfergabe für den Herrn sechs bedeckte Wagen und 12 Rinder zum Ziehen. I oni jako dar dla Pana przyprowadzili 6 krytych wozów i 12 zwierząt pociągowych. 4 Mose 7, Vers 6 brachte Mose den Herrn und Mose nahm die Wagen an und teilte sie auf. I od 6 wiersza w tym 7 rozdziale czytamy o tym, jak Mojżesz przyjął te wozy i pytając się o wolę Pana, przydzielił je do odpowiedniej służby. Und er gab den Gersonitern und den Meraritern i on dał te wozy do dyspozycji Gerszonitów i Merarytów. Aber 4. Mose 7, Vers 9. Ale w wierszu 9 tego 7 rozdziału czytamy: Den Söhnen Kehats gab er nichts, denn ihnen lag der Dienst des Heiligtums auf. Auf der Schulter trugen sie. Kehatytom nie dał nic, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych. Und das entsprach der Anordnung in Kapitel 4, Vers 15. A to zgadzało się też i z tym zaleceniem z 4 rozdziału, 15 wiersz. Co dotyczy synów Kehatytów, którzy mieli te rzeczy święte nosić. I pod koniec tego 15 wiersza czytamy tam: So sollen danach die Söhne Kehats kommen, nachdem die Priester alles eingepackt und eingewickelt haben. I gdy kapłani już wszystkie święte przedmioty przybytku owinęli w odpowiednie sukno i wszystko zakryli, wtedy czytamy, a potem przystąpią kehatyci, aby je nieść. So sollen sie kommen und sollen um es zu tragen. Und dann gibt der Herr eine ernste Begründung in Kapitel 4, 4. Mose, Vers 15 am Ende. Damit sie das Heiligtum nicht anrühren und sterben. A następnie pod koniec tego 15 wiersza czytamy bardzo poważne napomnienie Pana, aby ci kehatyci, lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. A teraz wróćmy do naszego tekstu z drugiej księgi Samuelowej, 6 rozdział. Sie machten einen neuen Wagen, Vers 3. Czytamy w wierszu 3, że sporządzili nowy wóz und stellten darauf die Bundeslade und führten sie auf diesen neuen Wagen nach Jerusalem. Tam postawili tą skrzynię Bożą i na tym nowym wozie wjedli ją do Jerozolimy. Es war sehr viel Aufwand von David vorgesehen für diesen Einzug der Bundeslade in seine Stadt. Wiele przygotowań poczynił Dawid,
aby tą skrzynię Bożą wprowadzić do swojego miasta. Kapitel 6, vers 5. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor Jehova mit allerlei Instrumenten und alles, wie es da so steht, mit allen Instrumenten. Kannst du das ja nochmal lesen? I w wierszu 5 tego 6 rozdziału czytamy: Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach. I możemy dalej sobie przeczytać, jakie to wszystko były instrumenty. Was nutzte all diese Feierlichkeit, wenn das Wort Gottes nicht erwartet? Cóż to pomogło, takie świąteczne przygotowanie i nastawienie się do tej służby, jeżeli nie zwrócono uwagi na Słowo Boże i postąpiono nieposłusznie? Dieser Gedanke, Christa, brachte jetzt diesen Abschnitt vor uns. Wir haben gelesen, gesungen in dem Lied 170, Vers 4. Zeig uns, lest mal Vers 4 von Lied 170. I tutaj w naszej pieśni, którą żeśmy na początku śpiewali, 224, w czwartej zwrotce mogliśmy zaśpiewać takie słowa: pokaż nam Twoją wolę przez Twoje słowo, o Panie. Poucz nas je wypełniać, abyśmy byli posłuszni coraz bardziej. Jakże jest poważne i jakże jest prawdziwe słowo, które żeśmy śpiewali na początku. Zeig uns deinen Willen durch dein Wort, o Herr. Pokaż nam Twoją wolę ze Twojego słowa, o Panie. Lehr uns ihn erfüllen, folgsam, mehr und mehr. I naucz nas ją spełniać coraz bardziej w posłuszeństwie. Und wie wichtig ist das, insbesondere um die Dinge des heiligen Platzes, den er uns geschenkt hat in der Versammlung. A jakże jest to ważne, aby w tym posłuszeństwie spełniać wszystkie rzeczy na tym świętym miejscu w zgromadzeniu. Wir haben in Verbindung mit dem Willen des Herrn für den Gottesdienst Gedanken, die wir gut kennen. Jeżeli chodzi o wolę Pana dotyczącą tego sposobu zgromadzania się, to my mamy to wszystko zapisane dokładnie. Wir haben große Möglichkeiten der Freizügigkeit und der Leitung des Geistes Gottes. I mamy wielką wolność w kierownictwie Ducha Świętego. Wir haben viele Möglichkeiten auf unterschiedliche Weise. Wir haben davon heute Vormittag in Evangelii gesprochen. I możemy kierownictwem Ducha Świętego w różnorodny sposób to wszystko wykonywać. Tak jak dzisiaj rano mogliśmy w Orzeszu o tym słyszeć. Aber es bleibt immer bestehen. Alles hat zu geschehen in der Abhängigkeit vom Herrn und in dem Gehorsam unter seinen Worten, wie uns die ganze Bibel von Kapitel 5 gezeigt hat. Ale wszystko musi być dokonane w zależności od Pana i w posłuszeństwie. Dokładnie tak, jak żeśmy mogli w tym 5 i 6 rozdziale przeczytanego urywku z drugiej księgi Samuelowej nauczyć się. Cóż tutaj pomogło, ta wielka ilość instrumentów? Cóż tutaj pomogła ta cała chwała i te przygotowania? I te odświętne nastawienie i nastrój przy prowadzeniu tej skrzyni. Wir können uns gut vorstellen, dass das Auge des Herrn immer diesen neuen Wagen sah. My możemy sobie to na pewno dobrze wyobrazić, że oko Pana cały czas patrzyło ze smutkiem na ten nowy wóz. Der entgegen seinen Anordnungen und seinem Wort hier benutzt wurde. Który w nieposłuszeństwie do jego wyraźnych wskazówek, do jego słowa został tutaj zastosowany. My już żeśmy o tym wspomnieli, że jest opisane w pierwszej księdze Samuelowej, w 5 czy 6 rozdziale, jak ta skrzynia Boża wpadła w ręce Filistyńczyków
w czasie panowania króla Saula. Ale die Philister hatten keine Freude daran, die Bundeslade erobert zu haben. Ale Filistyńczycy nie mieli zbyt wiele radości z tego, że oni zdobyli na ludzie izraelskim tą skrzynię Bożą. I musieli doświadczyć tego, jak ich bożkowie zostali strąceni z postumentów, a następnie zostali poćwiartowani. Weil der Herr nicht zulassen konnte, dass die Bundeslade das Heiligste, so ziemlich, das ist wohl das Heiligste, der heiligste Hinweis des Alten Testamentes auf den Herrn Jesus, dass das in Götzenhäusern stand. Bo Bóg przecież nie mógł na to pozwolić, aby to, co było najbardziej święte w Starym Testamencie i najbardziej wskazywało na osobę Jego kosztownego Syna, aby to stanęło w świątyni pogańskiej. I dann überlegten die Philister und entschlossen sich, die Bundeslade wieder zurückzuführen zu den Kindern Israel. I wtedy książęta filistyńscy się zastanowili i doszli do wniosku, że trzeba tą skrzynię Bożą z powrotem odprowadzić do kraju izraelskiego. Sie stellten sie auch, wie wir da lesen, auf einen neuen Wagen. Und die Kühe zogen tatsächlich auf diesem neuen Wagen die Bundeslade zu den Kindern Israel zurück. I wtedy oni postawili tą skrzynię, tak jak czytamy, też na nowym wozie, a ten wóz był ciągnięty przez krowy, które prowadziły bezpośrednio w kierunku kraju izraelskiego. Aber was die Welt tut in ihrer Unkenntnis der Offenbarungen des Willen des Herrn, kann nicht Maßstab für das Volk Gottes sein. Ale to, co ten świat otaczający czyni, nie znający wszystkich zaleceń Pana, nie może być przecież miarodajne dla nas, wierzących. Bei dem Handeln der Welt, wenn es sich um solche Dinge handelt, kann Gott vielleicht auch darüber hinwegsehen. Sie handeln ja in Unkenntnis. Jeśli chodzi o działanie tego świata w takich rzeczach, to może Bóg to pobłażliwie potraktować, bo oni czynią to wszystko z niewiedzy. Aber das Volk Gottes handelt in Kenntnis des Willen Gottes. Ale lud Boży ma działać w znajomości woli Bożej. Wenn sie diesem Willen Gottes, den sie, der ihnen offenbart ist, entgegenhandeln. A jeżeli oni sprzeciwiają się tej objawionej woli Bożej i odwrotnie działają, dann muss ihnen der Herr auch entgegenstehen. To musi też i Pan się im sprzeciwić. Und das, was verhindert werden sollte, dass die Bundeslade berührt werden könnte, trat nun ein. A to, co nie powinno wystąpić, to znaczy nie powinno dotykać się tej skrzyni, to jednak wystąpiło, miało miejsce i Pan musiał zadziałać. Und wir haben ja gelesen, als sie zur Tenne nach uns kamen, gelangte Ossa nach der Lade Gottes, fasste sie an, denn die Rinder hatten sie losgerissen. Gdyż czytaliśmy w wierszu szóstym, a gdy dotarli do klepiska Nachona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. Przecież ten Uza z całą pewnością miał dobro na myśli. On chciał ustrzec tą skrzynię Bożą od upadku z tego wozu. Aber die Bundeslade hätte nie auf einem Wagen stehen dürfen. Ale po pierwsze, ta skrzynia Boża w ogóle nie miała być postawiona na tym wozie. Ob alt oder neu. Obojętnie, czy byłby nowy, czy stary. Ein Wagen war immer verkehrt. To jednak transport na wozie było błędną rzeczą. Das Wort des Herrn, wir haben ja nachgelesen, im vierten Buch Mose, war klar. Przecież żeśmy czytali w czwartej księdze Mojżeszowej, że Słowo Pańskie w tym względzie jasno mówiło. Wir haben auch gelesen, dass der Herr damit bezweckte, dass niemand in diese Gefahr kam. I żeśmy czytali o tym, że Pan szczególnie przed tym przestrzegał, aby nikt z ludu nie znalazł się w takim niebezpieczeństwie, czyniąc czegoś podobnego.
Ale niestety żeśmy o tym czytali. W szóstym rozdziale, w siódmym wierszu. Da entbrannte der Zorn Jehovas wie der Hussa. Gott schlug ihn da selbst wegen des Vergehens. Er starb da selbst bei der Nahrung. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Das war natürlich ein furchtbares Ereignis für David. Naturalnie było to straszne, przerażające zdarzenie dla Dawida. Er wollte die Lade Jehovas nun nicht mehr in die Stadt Davids einkehren lassen. I on już nawet nie chciał wprowadzić tej skrzyni Bożej do miasta Dawidowego. On był tak zaszokowany i zdeprymowany, że zrezygnował z dalszej drogi. Z całą pewnością również poznał, w jaki sposób on zawiódł w tej sprawie. Ja myślę, umiłowani, teraz powiem to według własnych myśli. Że ci bracia, którzy w 18 stuleciu rozpoczęli się rzeczywiście zgromadzać do imienia Pańskiego. To obrazowo mówiąc, oni zdjęli tą skrzynię Bożą z tego wozu, na którym ona nie powinna stać. Der ganze große, umfangreiche und prachtvolle Apparat der Kirchen in England und überall. Bo ten cały wspaniały aparat i te wszystkie piękne obrządki w kościołach Europy i Anglii. Also hier die vergebliche Anwendung aller Instrumente zum Preise Europas und zur Ehre der Bundeslade über ist. Były tak samo bezużyteczne, jak te wszystkie instrumenty, o których żeśmy czytali, które zastosowano ku chwale i czci Pańskiej i tej skrzyni Bożej. I tamtejsi bracia wtedy otrzymali to światło od Pana. Wieder so wirklich nur zusammenzukommen zum Namen. W jaki sposób rzeczywiście zacząć się ponownie zgromadzać w imieniu ich Pana? I to jest właśnie to, umiłowani, co jeszcze dzisiaj możemy my urzeczywistniać. Die Gestaltungen und die Vorhaben in der Christenheit um uns her. Te wszystkie przedstawienia i te wszystkie obrządki w chrześcijaństwie nas otaczającym haben sich immer weiter entfernt von den Gedanken des Herrn in seinem Wort. Coraz to bardziej oddalają się od tych myśli Pana zawartych w Jego Słowie. Wir wollen uns untereinander ermuntern. Ale my chcemy siebie nawzajem zachęcać do tego, ganz einfach bei seinem Wort zu bleiben. Aby w całkowitej prostocie trzymać się tylko tego, co jest w Jego Słowie zapisane. Einen Parallelbericht über diese Eigenschaft hier im ersten Chronik. Ten sam opis tego zdarzenia, które tutaj czytaliśmy, znajdujemy w pierwszej księdze Kronik. W 15 rozdziale, pierwsza księga Kronik, czytamy. Czytamy w tym 15 rozdziale, że Dawid ponownie zachęcił się do tego, aby przygotować miejsce dla skrzyni Bożej
i wprowadzić ją do miasta Dawidowego. I tu dopiero czytamy słowa w drugim wierszu, które Dawid powinien już powiedzieć w pierwszym przypadku tego transportu skrzyni Bożej. Przeczytajmy ten drugi wiersz. Potem rzekł Dawid: nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni Pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Jeszcze przeczytajmy 13 wiersz z tego samego rozdziału 15. Teraz troszeczkę rozważymy miejsc z pierwszej kronik, 15 rozdział. Ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, czyli lewitów, sprowadził Pan Bóg nasz na nas nieszczęście i nie zadbaliśmy o Niego należycie. I gdy tak wszystko już stało się zgodnie z wolą Pana, to jest w tym rozdziale zawarty cudowny wiersz. Wiersz, którym chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze rozważanie. 26 wiersz w tym 15 rozdziale. A ponieważ Bóg dopomógł lewitom, którzy nieśli skrzynię przymierza Pańskiego, złożono na krwawą ofiarę 7 cielców i 7 baranów. Czy to nie jest cudowne słowo, że to teraz Pan dopomógł lewitom? Lewitom, którzy nieśli skrzynię przymierza Pańskiego, tym, którzy działali zgodnie ze Słowem Bożym. I teraz On im pomagał, aby nic się nie przydarzyło, aby On nie musiał już kroczyć ze sądem, aby On mógł potwierdzić swoje działanie w stosunku do ludu Bożego, jeśli chodzi o ten Jego święty przybytek. Nie znam innego takiego wiersza, który by tak dobitnie pokazywał, jak ten wiersz, który by w tak krótkich słowach to pokazywał, kiedy Pan Jezus pomaga wszystkim tym, którzy są Jego własnością, jeżeli oni się mocno trzymają Jego słowa i w swoim życiu je urzeczywistniają. Ja myślę, że my wszyscy potrzebujemy tej wiernej pomocy Pańskiej. Gib uns Kraft zu handeln, wie dein Wort und weist, dass dich unser Wandel unser Leben. I tak jak żeśmy czytali, oby tak było w naszym życiu, dalej zgodnie z piątą zwrotką, a daj nam siły do działania tak, jak nam Słowo Twoje wskazuje, aby nasze działanie zawsze Ciebie chwaliło. Jeżeli będziemy się tego mocno trzymali, umiłowani, to wtedy możemy być pewni pomocy i łaski naszego Pana. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Trzeci wiersz. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, od 3 wiersza.
5. Zlął się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. I psalm 138. Psalm 138. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Ponad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Mili bracia i siostry, dzisiaj będziemy rozważali temat, temat którego jeszcze nigdy nie przemawiałem. Ich habe mich in letzter Zeit mit dem schönen Begriff der Ermutigung beschäftigt. Ja w ostatnim czasie zajmowałem się wiele tym pięknym słowem pociecha, znajdującym się w Słowie Bożym. Dann haben wir in unserem Brief Worte genommen. Bei uns ist Not und Sagen, doch Hilfe macht bei dir. Dopiero co żeśmy pieśni na początku śpiewali, że my mamy boleść i strach, ale u Ciebie możemy znaleźć pokój. Ich denke, das kennen wir alle. Myślę, że wszyscy znamy to. Dass wir dort kommt in unseren Umständen auf den Boden liegen, verzagt sind, mutlos werden. Że my w różnych okolicznościach naszego życia jesteśmy często zniechęceni i zmęczeni i potrzebujemy pociechy. Podobnie powodziło się kiedyś pewnemu wielkiemu słudze pańskiemu, prorokowi Eliaszowi. Wir haben aus Kapitel 19 im ersten Buch der Könige den Tiefpunkt my żeśmy akurat przeczytali urywek z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, mówiący o tym, jak w jego życiu nastał właśnie taki punkt głębokiego zniechęcenia. Wie anders klingt doch das, was der Psalmist in dem gelesenen Psalm 138 so zum Ausdruck bringt. Wie schön ist es doch da zu leben, dass er sagt, du hast mich ermutigt. Jakże to jest piękne słowo, które żeśmy przeciwnie do tego pierwszego urywku z psalmu przeczytali, gdy Pan mówi, gdy psalmista mówi, że Panie, Ty mnie pocieszyłeś.
wenn wir die Geschichte des Propheten Elia mehr verfolgen würden, da haben wir heute nicht die Zeit, dann würden wir finden, dass der Herr auch ihn wieder ermutigt hat. Gdybyśmy bardziej zgłębiali historię życia Eliasza, to dzisiaj nie mamy na to czasu, to z pewnością byśmy stwierdzili, że również też i jego Pan nasz pocieszył. Man kann eigentlich gar nicht so richtig verstehen, dass der Prophet Elia nach den großen Taten und dem mächtigen Zeugnis, das von ihm ausgegangen war, dass auf einmal so am Boden liegt. Tak w zasadzie to trudno jest nawet zrozumieć, dlaczego akurat w tej chwili, gdy Eliasz odniósł tak wielkie zwycięstwo swojej wiary i zaufania do Boga, nagle w następnym momencie tak bardzo się załamał i zniechęcił. Dieser König Ahab, der an für sich ein schwacher König war, der aber eine böse und energische Frau hatte, die Isabel, die haben den Propheten verschleppt. Ale to przyczyną tego był król Achab, który sam w sobie był w zasadzie bardzo słabym królem, ale za to jego małżonka była bardzo energiczna i to mianowicie ku złemu i on przestraszył się jej pogróżek. Ja, der Feind kann manchmal Werkzeuge haben und sie für seine Zwecke in einer Weise tak, nieprzyjaciel nasz ma takie narzędzia, które w odpowiednim dla siebie momencie on jest w stanie wzmocnić i wyposażyć w moc, aby wykonywały to, co on sobie życzy. So dass er dadurch mutige Werkzeuge des Herrn zutiefst erschrecken kann. Tak, że może nawet odważne narzędzia pańskie do głębi przestraszyć. Akurat teraz przypomniało mi się jedno miejsce z Księgi proroka Izajasza. Tam w pewnych wierszach czytamy, które nam właśnie pokazują taką sytuację. Z 41 rozdziału Księgi Izajasza przeczytajmy. Od 5 do 7 wiersza. Izajasza 41, od 5 do 7. Widziały to wyspy i ulękły się. Krańce ziemi przeraziły się. Zbliżyły się i zeszły. Jeden drugiemu pomaga i mówi do swojego brata śmiało. I tak zachęcał rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem szatę kowala, mówiąc o zlutowanej robocie, dobre to jest. Potem to przybił gwoździami, aby się nie chwiało. Aus dem Schluss von Vers 7, da ist bei uns die Anmerkung zu dem Wort, und wer befestigt es mit Regeln, dass es sich da um ein Götzenbild handelt. U nas w Biblii, w niemieckim tłumaczeniu, do ostatniego zdania tego siódmego wiersza jest zrobiony odnośnik, który na dole Biblii, na dole strony wyjaśnia, że tutaj mowa jest o bożkach. I versucht der Teufel, das was er in der Welt mobilisieren kann, den Würfel Gottes zu nutzen, seines Volkes. Tutaj diabeł stara się to, co ma do dyspozycji w tym świecie wzmocnić, aby stanęło przeciwko ludowi Bożemu, aby doprowadzić go do zniechęcenia i załamania. To bardzo nie jest so leicht, wie das bei euch klingt, ten tekst. Ale bei uns in der Elberfelder Übersetzung lesen wir zwei oder drei Mal, dass sich die Werkzeuge des Teufels gegenseitig ermutigten in ihrem Wunder. Nie wiem, jak u was jest oddane tłumaczenie, ale w naszym tłumaczeniu elberfelskim Biblii jest podane,
że te narzędzia diabelskie wzajemnie się wzmacniały i zachęcały. Und das erleben wir jetzt auch in 1. Könige 19, der große Prophet. I dokładnie to przeżył w tym 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej prorok Eliasz. Die böse und tatkräftige Königin Isabel hatte ihm einen Boten geschickt und ihn sagen lassen, sie wollte nun diesen Propheten errichten. Ta zła i energiczna królowa wysłała posłańca do proroka Eliasza z powiadomieniem, że wkrótce ona go zgładzi z powierzchni ziemi. I akurat żeśmy przeczytali te wiersze mówiące o tym, że on zląkłszy się ruszył w drogę i udał się na pustynię, a w pewnym miejscu nawet zostawił samotnie swojego sługę i odszedł dalej. Und dann haben wir diese berühmte Stelle von ihm. Er legte sich dann unter einen Ginsterstrauch und betete zum Herrn, es ist gelungen. I następnie doszliśmy do tego znanego już na pewno wam miejsca, że położywszy się pod krzakiem jałowca, życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie. Er wünschte, dass seine Seele stürbe. On życzył sobie, aby jego dusza zmarła. Dieser Mann der Kraft glaubte nun, er könnte nichts mehr tun. Ten mąż mocy, on teraz nagle pomyślał, że nic nie jest w stanie uczynić. Ein erschütterndes Beispiel für Entmutigung. To jest wstrząsający przykład zniechęcenia. Im Gegensatz dazu haben wir schon im Psalm 138 etwas davon gelesen, wie eine Seele zum Herrn um Ermutigung bat. W przeciwieństwie do tego w psalmie przeczytanym 138, żeśmy mogli dowiedzieć się, jak dusza woła do Pana i prosi o pociechę. Ich will nicht die ganze Zeit betrachten. Wir wollen diesem Thema Ermutigung und Entmutigung und etwas nachgehen. Das ist sehr lehrreich für uns. Nie mam zamiaru rozważać wiersz po wierszu całego psalmu. Ja mam zamiar przedstawić Słowo Boże dotyczące tych pojęć pociecha, jak i zniechęcenie. Sehr wichtig ist da, in diesem Psalm 138, der dritte Vers. Vers 3. Też również w naszej Biblii, w trzecim wierszu czytamy: w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. I psalmista tutaj mówi: pocieszyłeś mnie. Tu mamy inne słowa akurat użyte. I dodałeś duszy mojej mocy. Dasselbe drückt er auch mit anderen Worten in Vers 7 aus. To samo wyraża innymi słowami w siódmym wierszu. Przeczytajmy jeszcze raz wiersz siódmy. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę. Inmitten der Drangsal wirst du mich beleben, sagt er dort. Und wieder meine Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Und er fühlte sich wieder gesichert und geborgen bei seinem Herrn. Tak, gdy czytamy te słowa, to widzimy, jak ten psalmista czuje się znowu skrytym i bezpiecznym w ręce swojego Pana. So hat er erfahren, wie der Herr sein Gebet erhört hatte. On doświadczył tego, jak Pan wysłuchał jego prośbę, albo modlitwę, można powiedzieć, zapisaną w wierszu trzecim. Bo w tym dniu właśnie, gdy on wołał i modlił się.
Und er hatte erfahren, dass der Herr ihm antwortete. Przeżył to, że Pan mu odpowiedział. Und er sagt, du hast mich ermutigt in meiner Seele von Kraft. I ty mnie pocieszyłeś i dodałeś mocy duszy mojej. Vielleicht war er in einer Gefahr, genauso mutlos zu werden wie der Prophet, von dem wir gelesen haben. Może akurat i ten psalmista był w takiej sytuacji, że o mało by co nie zwątpił, zniechęcił się dokładnie tak jak przeczytany, jak prorok Eliasz przeczytanego urywku. Aber er wandte sich zur rechten Zeit an seinen Herrn. Ale on w odpowiednim czasie zwrócił się o pomoc do swojego Pana. Und er erfuhr anders als der Elia, dass der Herr ihm auch wieder rechtzeitig Ermutigung und Kraft in der Seele gegeben hat. I nic innego, jak też i to, co przeżył prorok Eliasz. On również odczuł w odpowiedniej chwili, że Pan go wzmocnił i pocieszył. So dachte ich, ist dieses Thema gut für uns, die wir auch oft am Boden liegen und grundlos werden können. I tak pomyślałem sobie, że ten temat też jest wielce pocieszający dla nas, którzy też bardzo często w różnych okolicznościach naszego życia jesteśmy tak zniechęceni i prawie że powaleni. Ja, wenn man so Gelegenheit hat bei Besuchen in den Versammlungen und die Häuser der Geschwister kennenlernen, dann findet man viel Mutlosigkeit in unserem Tagen. Gdy tak odwiedza się wierzących po domach i ogląda się ich okoliczności życia i ich serca, to można stwierdzić, że w naszych czasach jest bardzo dużo osób zniechęconych, załamanych. Sicher, der geht manchmal Wege mit uns, wo uns auch mal Not und Umstände erfahren lässt, die uns nicht erfreuen. Z pewnością Pan również też i każe nam iść drogami, które nas, na których nas doświadcza. I niejedno przeżycie musimy przejść. Er will uns immer wieder in die Abhängigkeit von ihm hineinbringen. Ale jego zamiarem jest wprowadzić nas z powrotem w stan zależności od niego. Wenn es uns so gut geht, und das vielleicht auf längere Zeit, dann können wir unabhängig werden. Jeżeli nam się dobrze powodzi, a szczególnie wtedy, gdy to dzieje się przez dłuższy okres czasu, to wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, że będziemy starali się być niezależnymi od Niego. Aber wie der Psalmist sagt, wenn ich inmitten der Drangsal wandle, wirst du mich beleben. Ale psalmista mówi, że jeśli bym chodził też i w samym środku ucisku, to ty mnie ożywisz. Das ist Belebung, wenn wir uns auf den Herrn werfen und ihm vertrauen. To daje nam takie odżywienie, jeżeli my zaufamy Panu i całkowicie oddamy się Jemu. Und davon lesen wir der Heiligen Schrift doch einige Male, wie der Herr das so wunderbar tut. A o tym czytamy wielokrotnie w Piśmie Świętym, jak Pan to w cudowny sposób właśnie czyni. Es sind besonders zwei Dinge, die der Herr gerne benutzen will, uns zu ermutigen. Szczególnie dwie rzeczy Pan chętnie używa, aby nas pocieszyć, zachęcić. Lukas, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Ein ganz kurzer Vers. Bardzo króciutki wiersz. Der alles ausdrückt. Ale on wyraża wszystko. Der Jesus spricht doch. Tam Pan Jezus mówi. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Wiersz pierwszy. Powiedział im też podobieństwo o tym,
że powinni zawsze się modlić i nie zniechęcać się. Also, die lebendige Verbindung mit dem Herrn. A więc ta żywa łączność z naszym Panem ist für uns nicht nur eine Quelle der Freude, nie tylko jest dla nas źródłem radości, sondern auch eine Quelle der Kraft. Ale również i źródłem mocy. Und ich denke, das haben wir ja auch schon alle erfahren, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass uns erhört und dass uns kräftigt und stärkt. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy już chodzą ze swoim Panem, przeżyli to w swoim życiu, że On również też i nas odżywił i pocieszył. Der Prophet Elia hat da ganz anders zu dem Herrn gebetet. A prorok Eliasz całkowicie inaczej się modlił do Pana. So als ob der Herr ihm gar nicht mehr helfen könnte. Jego słowa wyrażają takie uczucie, że jak gdyby Pan w ogóle nie był w stanie mu pomóc. Er hat gesagt zu dem Herrn, es ist genug. On mówi do Pana, Panie, dosyć już. Es hat in mir keinen Zweck mehr. Już nie ma sensu ze mną dalej działać. Auch du kannst mir nun keine Kraft mehr geben. I ty też nie jesteś w stanie mi dodać siły. So mutlos. Taki zniechęcony. I taką zniechęconą może być też i dusza nasza. Aber wie schön, wenn wir dann auf den Herrn blicken und mit Psalm 138, wie wir gelesen haben, erfahren, dass ermutigt und in unsere Seele war Kraft gekommen. Ale jak to dobrze, jeżeli spojrzymy na Pana i łącznie z psalmistą z tego psalmu 138 możemy powiedzieć, że On pocieszył mnie i dodał mocy duszy naszej. Also, das was Lukas 18, Vers 1 sagt, ist sehr wichtig für uns. A więc to, co czytamy w Łukasza 18, rozdział 1 wiersz, jest bardzo ważne dla nas. Mit diesen Dingen, die uns so den Mut nehmen könnten, rechtzeitig zum Herrn zu gehen. I te wszystkie rzeczy, które mogą nas tak zniechęcić, aby szybko, w odpowiednim czasie uciekać się do Pana. Deswegen hat der Jesus ihnen auch ein besonderes Gleichnis dafür gesagt, wie wir gelesen haben, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. To i to występowało u uczniów i Pan Jezus dlatego dał im to podobieństwo, tę przypowieść, że i oni powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Eine zweite wichtige Sache haben wir im Hebräerbrief. Drugą bardzo ważną rzecz znajdujemy zapisaną w liście do Hebrajczyków. Hebräer 12. 12 rozdział. Vielleicht liest du mal Vers 1 bis 3. Od 1 do 3 wiersza. Hebrajczyków 12 od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Die ganze wichtige Aussage dieses Abschnittes liegt in dem dritten Vers am Ende des Verses. Najważniejsze słowa z całego tego urywku zawarte są w ostatnim zdaniu z trzeciego wiersza. Also zu beten, dass wir nicht erwarten. A więc mamy się modlić, abyśmy się nie zniechęcali. A następnie mamy zajmować się i oglądać Pana Jezusa. I o tym rozmyślać, jak On pielgrzymował. I rozmyślać nad tym, w jakich trudnościach i z jakimi sprzeciwami On pielgrzymował po tej ziemi.
Und wenn das Kreuz vor ihm stand, so sagt dieser Abschnitt, dann gab damit, war damit in Verbindung aber auch eine vor ihm liegende Freude. I nawet jeżeli on wiedział o tym, że przed nim znajduje się krzyż, to zgodnie z tym przeczytanym wierszem, on jednak wiedział, że przed nim znajduje się radość. To jest ten wers, hier in vers 2, den wir kaum verstehen können. Tak, to czytamy w drugim wierszu tego urywku i ten wiersz to jest jeden z wierszy, który prawie nie potrafimy zrozumieć. Das Kreuz, wie schwer war es für ihn. Krzyż, jakże był on ciężki dla niego. Nie tylko to, że oni rzeczywiście cieleśnie go ukrzyżowali, a to była rzecz niewypowiedzianie wielce bolesna. Ale to, że on musiał przejść przez te trzy godziny ciemności. Gdy on tam został za nas grzechem uczyniony. Gdy Bóg zamiast od nas, to musiał się od Niego odwrócić, jako od tego, który niósł na sobie grzech. Bo On został obładowany naszymi grzechami. Ten, który był czysty, beznagany i zawsze żyjący ku chwale Bożej. Naturalnie mówimy tutaj o jego życiu tutaj w ciele, o ludzkości, w społeczeństwie. A jeśli widzimy go w ogrodzie Getsemane, który z tego powodu, leżąc na ziemi, aż wołał do swojego Boga, czy ta rzecz nie może przejść obok niego. So war es also wirklich unsäglich vor seiner Seele, dieses erdulden zu sollen. Tak, to było coś niewyobrażalnie wielkiego i trudnego dla jego duszy, co on wiedział, co musi na niego przyjść. A jednak tutaj w tym liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 wiersz, upodobało się Duchowi Bożemu powiedzieć, napisać, że on wycierpiał ten krzyż z powodu tej przed nim leżącej radości. Nawet jeżeli nie potrafimy sobie wyobrazić cierpień Pana, to jednak możemy być wprowadzeni w tą radość naszego Pana po tym dokonanym dziele na Golgocie. I tak możemy w tym liście do Hebrajczyków, w tym 12 rozdziale, w tych pierwszych wierszach oglądać naszego umiłowanego Pana. I całe to sprzeciwianie, które on musiał wycierpieć ze strony grzeszników. I tego mamy oglądać, rozważać. Abyśmy my nie upadli na duchu utrudzeni w naszych doświadczeniach. Tak, być utrudzonym to bardzo blisko jest zniechęcenia. I jako tacy utrudzeni możemy wejrzeć w nasz wewnętrzny stan. I możemy wtedy w takim stanie
bardziej wczuć się w te odczucia, w jakich znajdował się prorok Eliasz. Darum ist hier der betrachtende Blick auf den Herrn. I dlatego to spojrzenie na naszego Pana. Das wichtige Mittel dafür, dass wir nicht ermüden und in unseren Seelen ermatten. Jest najważniejszym środkiem do tego, abyśmy w naszych duszach nie zniechęcili się i nie upadli. So möchte der Geist Gottes. Tak życzy sobie tego Duch Boży. Durch das Wort Gottes. Przez Słowo Boże. Durch das Hinweisen auf das Vorbild, das große Vorbild unseres Herrn. Przez wskazywanie na ten wielki przykład naszego Pana. So möchte er uns dadurch Kraft einflößen. I on chciałby, aby w nas wpłynęła moc. Und unseren Blick wieder erheben nach oben. Abyśmy potrafili nasze spojrzenie wznieść w górę. Und unser Vertrauen wieder stärken. I nasze zaufanie znowu wzmocnić do Niego. Und dass wir doch unseren Gott nicht unbereinigt zuschauen. I abyśmy niczego nieprzyzwoitego nie przypisywali naszemu Bogu. Eine Familie, die große Übung hatte. Pewna rodzina znalazła się w wielkich doświadczeniach. Bei den drei Kindern, die sie hatten, war nur eins ganz gesund. Posiadali troje dzieci, a z tych trojga dzieci jedno tylko było całkowicie zdrowe. Und dann bekamen sie noch ein viertes Kind. I wtedy urodziło się jeszcze czwarte dziecko. Ein kleines Mädchen. Malutka dziewczynka. Das ganz gesund war. Która była całkowicie zdrowa. Das in Fröhlichkeit heranwuchs. Która wzrastała z radością. Eine große Freude für die Eltern von Geschwistern. I była wielką pociechą i radością dla rodziców i współwierzących. Eines Tages kommt die Mutter in das Zimmer, wo das Kind spielte. Pewnego dnia mamusia wchodziła do pokoju, w którym to dziecko się bawiło. Und findet das kleine, blühende Kind tot, versteckt an einem Baustein, den es verschluckt. I znajduje to malutkie dzieciątko, martwe, leżące z powodu uduszenia się małym klockiem. Etwa zwei Jahre danach. Około dwa lata później oni ze mną rozmawiali. Była akurat okazja spotkać się. Byli też i obecni inni goście i udaliśmy się na spacer. I oni poprosili mnie, aby troszeczkę zostać w tyle, bo chcą ze mną coś omówić. Ich kriegte einen Schreck. Ja przeraziłem się. Ich sagte, Herr, jetzt werden die mit mir wegen dieses Kindes reden wollen, das du ihnen genommen hast. I pomyślałem, Panie, oni na pewno będą chcieli ze mną rozmawiać na temat tego dziecka, które ty zabrałeś. Dieses kleine Mädchen, die Freude, gesund und munter und plötzlich wächtig. Ta mała dziewczynka, która tak wzrastała ku radości wszystkich, a tak nagle została zabrana. Und das war es dann auch. Das sagten sie mir dann auch. I rzeczywiście tak było. Zaczęli od tego tematu. Die Schwester sagte, i ta siostra powiedziała, zwei Jahre danach, dwa lata po tym zdarzeniu, sie hätte es noch nicht verbieten. Że jeszcze do dzisiaj nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić albo przejść do porządku dziennego nad tym. Der Bruder sagte mir, wie wenn so etwas zur Seite ging, dass seine Frau es nicht hört. I ten brat został ze mną jeszcze bardziej w tyle i powiedział tak, aby jego żona nie słyszała. Ein an der sich blühender Mann. Mężczyzna w kwiecie wieku, że prawie, że o mało co nie wpadł w depresję. Was kannst du uns sagen? I
i pytają mnie, co możesz na to nam powiedzieć. Dalej wiem weiter. Przejdźmy dalej. Einige Minuten wusste ich gar nicht, was ich sage. Kilka minut nie wiedziałem, co powiedzieć. Aber dann kam mir der Herr zur Hilfe und sprach ja auch darum und erinnerte mich an dieses Wort aus Hiob. I ponieważ wzdychałem do Pana, prosząc o pomoc, Pan wskazał mi na miejsce pochodzące z Księgi Ioba. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Gelob sei der Name des Herrn. Pan dał. Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie wysławiane. Ja sagte mi. Der Herr hat gegeben. Er hat dir von Herzen gedankt. I wtedy powiedziałem, tak, Pan darował i z serca żeście mu za to dziękowali. A następnie Pan zabrał wam waszą radość. I musieliście sobie to powiedzieć, cóż możemy począć na to, jeżeli Pan w ten sposób postąpił. Ach, jakbyście mogli jeszcze powiedzieć trzecie zdanie. Niech będzie imię Pana wychwalane. To wtedy wasze serca uspokoją się w tym. Tak, to są takie doświadczenia, które czasami Pan wkłada na nas. Nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. I nie jesteśmy w stanie też i wytłumaczyć, jakie zamiary Pan z tym miał. Ale zawsze chodzi o to, abyśmy my powrócili do stanu, w którym będziemy posiadali zaufanie do Pana. Einige Jahre danach hatte ich Gelegenheit, den Bruder zu treffen. Kilka następnych lat upłynęło i wtedy znowu spotkałem tego samego brata. Wir brauchten ja gar nicht viel Worte zu sagen. Nie musieliśmy wymieniać między sobą wielu słów. Ich sagte, seid ihr inzwischen ruhig geworden. I tylko zapytałem, czy w międzyczasie potrafiliście się już uspokoić? Ja sagte. Tak, powiedział. Der Herr hat uns tak, to Pan nas uspokoił. I potrafili już teraz Pana chwalić i wysławiać pośród wszystkich wierzących. Da waren sie stark oder kurz vor solch einer Entmutigung. I przecież przedtem znajdowali się o krok od załamania. Oder sie waren sogar entmutigt. Albo byli zniechęceni. Aber sie mussten dann erfahren, ale oni musieli to doświadczyć. Aus Psalm 138, to, co żeśmy czytali w Psalmie 138. An dem Tage, da ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt. W tym dniu, w którym do ciebie wołałem, to Ty wysłuchałeś mnie i dodałeś mocy duszy mojej. In meiner Seele war Kraft. W duszy mojej była moc. Bei Entmutigung. Przy zniechęceniu się. Ist die Kraft der Seele verloren gegangen. To tracimy moc duszy naszej. Bei Ermutigung. Wenn wir dem Herrn erlauben, uns zu ermutigen. Jeżeli my pozwolimy przeciwnie do tego, aby Pan nas pocieszył, wtedy znowu wpływa moc do duszy naszej. I wtedy możemy być znowu pocieszeni. I wtedy możemy być też i pożyteczni dla naszego Pana. Eine kraftlose Seele wird auch keine Kraft haben, um etwas zu tun für den Herrn. Bezsilna dusza nie jest w stanie uczynić czegoś dla Pana. Ein Bruder, der kraftlos ist, wird auch seinen Dienst nicht mehr so ausführen können.
brat, który jest bez siły w duszy swojej, nie jest w stanie wypełniać pracy czy zadań, przed jakimi jest postawiony. Aber wie schön, wenn ich inmitten der Frankfurt wandert, wirst du mich beleben, sagt der Psalm 138. Ale jakże to jest piękne, że tu też w tym samym psalmie czytamy, że będąc w pośrodku tych doświadczeń, Ty mnie odżywiłeś. Zwróćmy jeszcze uwagę na inne miejsce z Biblii. Z drugiej księgi Kronik. Chodzi o sprawę, która jest dla nas ważna w zgromadzeniu. Druga księga Kronik, 35 rozdział. Tutaj mówi król Jozjasz. I zwraca się do kapłanów, którzy wykonywali swoją służbę w świątyni. Albo inaczej powiedziawszy, Słowo Boże mówi o nim, czytamy wiersz drugi. Wyznaczył wtedy kapłanów do ich czynności zachęcając ich do służby w świątyni pańskiej. To też jest bardzo ważny zakres działalności, w którym też i Pan tak chętnie chciałby nas używać. Naturalnie każdemu w różnorodny sposób, tak jak komuś darował służbę swoją. Nawet i siostrą. Nawet i siostry, które zgodnie z pouczeniami Pana w Nowym Testamencie, które powinny w zgromadzeniu milczeć. Jakże jest ważne, aby one zrozumiały i przyjęły dla siebie, że też i one są współodpowiedzialne w sprawach tej odpowiedzialności zgromadzenia. Bo jeżeli bracia mogą się na głos pomodlić i bracia powinni się głośno modlić, to może już tak być, że siostry wiele wcześniej, wiele cichych modlitw będą posyłały do góry. W takim zgromadzeniu, w którym siostry nie będą nosiły na swoich sercach tej współodpowiedzialności za zgromadzenie, to będzie się źle działo. Również i siostry noszą w sercach swoich współodpowiedzialność za to, aby dobrze się działo wśród ludu Bożego. Ale naturalnie, że tą służbę kapłańską to wykonują bracia. I tu czytamy w tym drugim wierszu o tym, że ten bogobojny król Jozjasz zachęcał do służby w świątyni pańskiej kapłanów, tak jak to było przeznaczone im do służby w Starym Testamencie. Nie wiem, ja bym chciał
zu wenig gewesen, eigentlich ja noch nie, ja, wie es bei euch steht, mit der Teilnahme der Brüder an den Gebeten und an den Bedingungen, die in der Versammlung bedient werden müssen. Nie wiem, jak ta sytuacja u was wygląda, bo wcześniej u was nie przebywałem. Jestem tutaj po raz pierwszy. Nie wiem, jak wygląda sprawa służby braci, jeżeli chodzi o udział w zgromadzeniu, w modlitwach albo w głoszeniu Słowa Bożego. Aber es ist nicht selten, dass Brüder denken, dass müssen die anderen Brüder machen. Ale z pewnością nie często spotyka się taką sytuację, że większość braci myśli sobie, to jest służba dla tych kilku, niech oni to robią. Czasami w zgromadzeniach następują bardzo, bardzo długie przerwy. Często się zdarza, że takie bardzo przeciągnięte przerwy są skutkiem słabości. Weil Brüder, die der Herr mitgebrauchen will, sich nicht ermutigen ließen. Bo bracia, których Pan chce używać, oni nie dają się zachęcić do tej służby. Oder besser gesagt, sich nicht beleben ließen. Albo lepiej powiedziawszy, oni nie dają się ożywić do tej służby. Um zur Teilnahme an den Bedingungen mit beteiligt zu sein. Aby brać udział w tych wszystkich służbach i usługiwaniu, w zgromadzeniu. I na pewno istnieje wiele takich milczących całe życie braci. Może ta sytuacja wygląda u was lepiej, nie wiem. Ale chcielibyśmy też i przy okazji rozważania tego tematu pociechy, abyśmy też i to zastosowali też i dla nas w tej zakresie tej służby w zgromadzeniu. A to na pewno się objawi w życiu całego zgromadzenia, w takim ożywieniu. Wo wir auch sicherlich alle ermutigter sein könnten, belebter sein könnten. Aby wszyscy mogli być pocieszeni i ożywieni w zgromadzeniu. Das betrifft mich auch genauso. Mnie to dokładnie tak samo dotyczy. Dass man doch auch sieht nach dem Wandel. Nach dem Wandel nicht ist. Im Such. Ale również też i chciałbym zwrócić na to uwagę, abyśmy też i odwiedzali tych wierzących, którzy są chorzy wśród nas. Z pewnością czynimy to wszyscy o wiele za mało. Również i w tym względzie Pan chce nam podarować pocieszenie i zachęcenie i ożywienie. Aby to nie było tylko tak, że tutaj się zgromadzimy, potem rozchodzimy się i dopiero widzimy się przy okazji następnego zgromadzenia. I tak to ciągnie się tydzień po tygodniu, może rok po roku. Ale was haben wir für persönliche Verbindungen als Geschwister untereinander? Ale zastanówmy się, jakie my mamy osobiste łączności czy społeczność pomiędzy nami wszystkimi wierzącymi. Tak jak powiedziałem, ja stawiam pytania i daję to do zastanowienia się, bo nie wiem, jak ta sprawa wygląda u was. Ale przez wszystkie te rzeczy, odżywienie, odświeżenie i pociecha rozejdzie się pomiędzy nami wszystkimi. A ja jestem pewny tego, że w
zgromadzeniu mogą brać udział o wiele więcej braci, albo o wiele więcej braci, niż to z reguły się dzieje. Może trzeba już wcześniej zastanowić się w młodszych latach nad tymi rzeczami. Równi młodzi bracia mogą też i współdziałać i być współuczestnikami tego usługiwania w zgromadzeniu. Wo wir uns über solche Thematik etwas unterhalten haben, benutzen könnte, um uns zu beleben. Oby Pan mógł użyć dzisiejszy wieczór, w którym mogliśmy na ten temat rozmyślać, do tego, aby tak też się stało w naszym życiu. Dann würden wir in vermehrter Weise seinen Segen erfahren. Wtedy będziemy mogli w powiększonym, szerszym zakresie przeżywać i odczuwać Jego błogosławieństwo. Ja myślę, że takie słowa, takie myśli, które mogą nas pocieszać i zachęcać, posłużą do tego, abyśmy się ożywili w służbie. Übrigens gehört dazu auch sicherlich die Regelmäßigkeit des Besuchs der Zusammenkunft. A tak poza tym, to z całą pewnością do tego również i przyczyni się intensywniejsze odwiedzanie zgromadzeń. Ich habe einige Jahre bei meinem Schwiegervater im Holz-Brennholz-Großhandel gearbeitet. Ja mogłem kilka lat pracować u mojego teścia w przedsiębiorstwie rozprowadzającym drewno opałowe. I teraz to daję jako przykład. Im Winter war da viel zu tun und viel draußen zu tun und mit roten Backen und voll frischer Luft kam man dann zur Gebetsstunde in die Versammlung und klappte in den geheizten Raum zusammen. I pracowało się z reguły na otwartej przestrzeni, a szczególnie zimą człowiek pracował z zmrożonymi policzkami i nosem. I w takim stanie przychodził też i na zgromadzenie, zasiadał na krzesło i w ciepłym pomieszczeniu nagle się organizm załamywał. I chcę wam szczerze powiedzieć, że czasami budziło mnie brzmiące amen. Ale wtedy to rzeczywiście już byłem tak trzeźwy. I na ten temat ja sobie porozmawiałem ze starszym bratem z naszej rodziny. Der war Fuhrunternehmer. Der hatte ein Auto, mit dem machte er Fuhren. Ten brat był przedsiębiorcą prowadzącym transport samochodowy. Er musste auch sehr früh raus. On bardzo wcześnie rano musiał wyjeżdżać. Und war auch viel draußen. I też wiele przebywał na zewnątrz. Ja, sagte er, das kenne ich auch. I wtedy on powiedział, tak, ja taką sytuację też znam. Dann hat er etwas gesagt, das habe ich nie vergessen. I wtedy mi coś powiedział, co całe życie nie zapomniałem. Weißt du, sagte er. I powiedział, wiesz. Dann schlafe ich lieber mal kurz in der Versammlung ein, als dass ich grundsätzlich zu Hause schlafe, wenn Versammlung. Że lepiej, jeżeli ja króciutko zdrzemnę się, siedząc na zgromadzeniu, niż jakbym miał w ogóle nie iść na to zgromadzenie i spać wszystkie te godziny w domu. Also davon habe ich dann auch für mich noch wieder manches lernen können. Też z tego mogłem się wiele nauczyć. Ich denke, wir dürfen das Thema Ermutigung grundsätzlich auch da anwenden, dass wir doch auch Zusammenkünfte, die der Herr uns noch immer erhalten hat, soweit wir können, besuchen. Ja powiedziałem to jako zachętę do tego, aby jeżeli Pan daje nam możliwości jeszcze i zdrowie i siły, abyśmy nie zaniedbywali z błahych powodów przychodzenie na zgromadzenia. Manchmal können wichtige Gründe so groß werden, dass wir nicht wollen.
bo czasami stworzymy sobie sami jakieś powody, albo też i z błahych powodów nie przychodzimy na zgromadzenia. Sicherlich wird es für euch nicht so sein, aber ich sage das mal so, weil ich denke, es gehört zum Thema. Z pewnością tak może wśród was nie być, ale ja to wszystko po to mówię, bo to wszystko łączy się z naszym tematem. Also, Ermutigung auf allen Gebieten. A więc pociecha w każdym zakresie. In denen wir dem Herrn dienstbar sein dürfen. W którym to naszym działaniu możemy być też użyteczni dla naszego Pana. Indem wir die Zusammenkünfte, die der Herr uns eingerichtet hat, nicht versäumen möchten. I nie chcemy nigdy zaniedbywać tych zgromadzeń, które Pan nam w swojej łasce darował. Indem wir in solchen Dingen, wo der Herr uns mitbenutzen will. I działajmy w takich rzeczach, w których Pan chciałby, abyśmy byli wspólnymi uczestnikami Jego. Und in manchen Dingen, die vielleicht jeder bei sich persönlich weiß. A może w innych rzeczach, o których każdy z was o sobie samym osobiście wie. Lasst uns heute Abend. Chcielibyśmy dzisiaj wszyscy wieczorem. Es dem Herrn erlauben. To Panu naszemu pozwolić. Dass er uns belebt und ermutigt. Aby to On nas odżywił. Ożywił i aby nas pocieszył i zachęcił. Przeczytajmy nawet najpierw urywek z proroka Zachariasza. Ósmy rozdział. Trzeci wiersz. Do piątego. Księga Zachariasza, ósmy rozdział, od trzeciego do piątego wiersza. Tak mówi Pan, wrócę na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie. Jerozolim znów będzie nazwany Grodem Wiernym, a Góra Pana Zastępów Górą Świętą. Tak mówi Pan Zastępów. Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. A place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt bawiących się na placach. Mili bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy po raz ostatni zgromadzeni wspólnie, bo jutro rano chcieliśmy już odjechać. I zauważyłem, że wśród was znajduje się bardzo wiele młodych ludzi. Również nie brakuje dzieci, które ze sobą przyprowadzacie. Das ist alles sehr schön. To jest bardzo pięknie. I na tym spoczywa błogosławieństwo. Przed około 2-3 laty to było na konferencji w Kiepeswagen. Bracia mówili na temat dzieci będących w zgromadzeniu. Częściowo bardzo surowe czy poważne wykłady na ten temat były. Was to alles so mit den Kindern passiert, wenn sie in der Stunde sind. Cóż to może się wszystko zdarzyć z dziećmi, które przychodzą na zgromadzenie? Manche Mütter würden ihnen sogar ein kleines Buch geben, vielleicht mit einem Stift, wo sie ein bisschen malen können, damit sie ruhig sind. Jedna matka zabiera ze sobą również i zeszyt, i ołówek, aby dzieci były zajęte i cicho siedziały. No to machten sie doch sehr distanzierende Ausführungen zu den Kindern in den Zusammenkünften der Geschwister.
i w ten sposób próbują podjąć jakieś zapobiegawcze działania w stosunku do dzieci będących w zgromadzeniu. I muszę przyznać, że byłem wielce zaniepokojony słysząc to. I wtedy odważyłem się. Ja chciałbym przeczytać coś ze Słowa Bożego, bracia, co dotyczy bawienia się. Czy grania. Nie chodziło tutaj o granie na instrumentach. I wtedy przeczytałem te wiersze, które żeśmy teraz przed chwilą przeczytali. I gdy się czyta te proroctwo z 8 rozdziału Księgi Zachariasza, czytamy tutaj w tym proroctwie o tym tysiącletnim królestwie i tym przygotowanym dla Mesjasza ziemskim Jeruzalem. I tak jak żeśmy w trzecim wierszu, w drugiej połowie czytali, Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym albo prawdy, a góra Pana zastępów górą świętą. I tutaj Duch Boży pokazuje taką migawkę z życia tego odbudowanego, wspaniałego miasta Jeruzalem. I teraz każdy może by pomyślał, że musi nastać opis jakiegoś odświętnego postępowania. Tutaj Duch Święty pokazuje te nowo odbudowane ziemskie Jeruzalem, wspaniałe miasto, w którym siedzą starcy i staruszki, każdy z nas w ręku podpierają się. A place, a w niemieckim tłumaczeniu ulice miasta pełne będą chłopców i dziewcząt bawiących się na nich. Ich dachte, będą wenig dazu. Liebe Brüder, natürlich müssen die Kinder in der Versammlung nach Möglichkeit noch Ordnung halten und gut beaufsichtigt werden. Ja powiedziałem wtedy, mili bracia, z całą pewnością dzieci muszą zachować porządek i spokój w zgromadzeniu. W miarę możliwości nie powinny przeszkadzać. Ale one należą do zgromadzenia. I rodzice dobrze zrobią, jeżeli przyprowadzą ze sobą dzieci. Aby dzieci od najmniejszego były wprowadzane do tego przyzwyczajenia, że my, gdy jest godzina zgromadzenia, jesteśmy tutaj wszyscy razem obecni. Wir lesen in Lukas 4. Czytamy w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Unter anderem von dem Herrn Jesus. Między innymi o Panu Jezusie. Dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Że on według zwyczaju swego wszedł w Sabbat do synagogi.
Również w piśmie czytamy o dwóch następnych przyzwyczajeniach czy zwyczajach Pana Jezusa. Z całą pewnością każdy z was czytał w swojej Biblii, że Pan Jezus miał zwyczaj, aby się modlić. A Marek pisze w swojej Ewangelii, że on tłumy przychodzące do niego nauczał według zwyczaju swego. Also gute Gewohnheiten soll man nicht beachten, sondern sie sind wichtig. A więc dobre zwyczaje nie powinny być pogardzane, tylko one są ważne. Und dann wollen wir doch auch unseren Kindern schon früh diese Gewohnheit mitgeben. Wir gehen zur Versammlung. I też chcemy od małego naszym dzieciom przekazywać taki zwyczaj, że my idziemy na zgromadzenie. So war das in meiner Jugend mit mir auch. Również tak samo było ze mną od małego dziecka. Ich habe manchmal so gedacht, aber musst du denn auf der harten Bank, wir hatten recht harte Bänke damals in der Versammlung, neben dem Vater sitzen und du verstehst doch nichts von dem, was da gesagt wird. Ja, jako mały chłopak czasami myślałem, dlaczego znowu muszę iść i siedzieć na tej twardej ławce obok mojego taty. No i jak to zwykle w tym wieku bywa, to zwykle oczekiwałem na to, żeby jak najszybciej ten czas przeminął. Ale ja wiedziałem, że jeżeli ta wielka wskazówka na zegarze raz obejdzie naokoło tarczę zegara, to będzie wkrótce koniec. A mi się wydawało, ach, ta wskazówka tak pomału się posuwa. Z całą pewnością każdy z was ma swoje własne wspomnienia w tym temacie. Ale jak to dobrze, że rodzice nas zabierali ze sobą. Jak to dobrze, że teraz jako starsi możemy przyznać, że znamy ten zwyczaj, że idziemy do zgromadzenia. Und so ist es schön, wenn auch die Kinder nicht wie hier auf den Straßen Jerusalems in der Versammlung spielen können und spielen sollen. I jakże to jest pięknie, jeśli są z nami dzieci, wprawdzie nie tak, jak żeśmy tutaj czytali na ulicach Jeruzalemu, żeby się bawiły, ale żeby one po prostu były razem z nami. I chciałbym teraz parę słów powiedzieć właśnie skierowanych do dzieci i do młodzieży. Von dem Kindesalter her älter geworden. My wszyscy już dorośli, wyrośliśmy z wieku dziecięcego. Aber das war ein Wort aus dem Leben des Herrn Jesus. Ale przypomina mi się jedno słowo dotyczące życia Pana Jezusa. In Lukas 2. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Da ist ja die Begebenheit, wo der Herr Jesus in seiner Menschheit 12 Jahre alt war. W tym rozdziale czytamy opis zdarzenia, gdy Pan Jezus miał 12 lat. Und da sind die Eltern dann mit ihm zum Passa nach Jerusalem gegangen. Rodzice poszli z nim święto Paschy do Jerozolimy. Mit der Reisegruppe sicherlich mit vielen Bekannten wieder zurückgingen. I gdy w tej grupie podróżnych na pewno było wielu tam z rodziny i z znajomych, wracali z powrotem. Merkten die Eltern auf einmal, dass der Knabe Jesus nicht dabei war. Wo ist er? Nagle rodzice zauważyli, że nie ma wśród nas tego chłopca Jezusa. Gdzież on mógł się podziać? Sie mussten zurück nach Jerusalem. Sie haben ihn tagelang gesucht, endlich fanden sie ihn im Tempel. I oni musieli się wrócić z powrotem do Jerozolimy i
trzy dni go szukali i w końcu znaleźli go siedzącego w świątyni. Dann wird hier teilweise etwas von ihm gesagt, was wir nicht auf uns annehmen können. I tutaj czytamy słowa, które częściowo nie możemy na nas samych zastosować. Als die Mutter sagte in Lukas 2, Łukasza 2 rozdział, 47 wiersz. Kind, warum hast du das also getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 48 wiersz, druga połowa. Dziecko, synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie. I wtedy on odrzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Tu chodzi o to, że Józef i Maria mieli w swoim domu takiego chłopca, który był całkowicie inny niż pozostałe dzieci. Czasami dzieci w szkółce niedzielnej się pytają na temat tego słowa, czyż tutaj Pan Jezus nie był nieposłuszny? Aber so kann man das wohl nicht so zu betrachten, gerade bei ihm. Ale tak nie można tego traktować, a szczególnie jeśli chodzi o jego osobę. Aber dann kommt da der Vers 51. Ale następnie czytamy wiersz 51. Und da ist der Jesus, der alle heranwachsenden Kinder auch wieder ein großes Wort. Tu w tym wierszu Pan Jezus dla wszystkich dorastających dzieci jest wielkim przykładem. Czytamy tam i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu. A teraz takie piękne słowa o nim i był im uległy. Schöne Tatsache, den Eltern untertan zu sein, wünschen wir uns ja bei unseren Kindern. I ten piękny przymiot, żeby dzieci były uległe swoim rodzicom, tak bardzo byśmy sobie życzyli, aby był znaleziony też i u naszych dzieci. A teraz wy wszyscy, którzy już nie jesteście dziećmi, połóżcie swoją rękę na serce. Unsere Eltern haben das von uns auch gewünscht. Przecież i nasi rodzice tego sobie samego życzyli w stosunku do nas. Ob wir es immer waren. Czy my zawsze takimi byliśmy? Da hat so mancher sicherlich seine Erinnerungen. Z całą pewnością każdy z nas ma swoje własne wspomnienia, których musi się wstydzić. Aber die Kinder, die heranwachsen, dann nachher die jungen Leute, sie möchten doch den Herrn Jesus dieses Wort abgeben, das verwirklicht. Ale wy wszyscy, nasze miłe dzieci i dorastająca młodzież, chciejcie wziąć do swojego serca to słowo, które opisuje tutaj postępowanie Pana Jezusa. Jetzt möchte ich etwas sagen zu den Herangewachsenen, Heranwachsenden. A teraz chciałbym powiedzieć słowo dla wszystkich już młodych, dorastających z przypowieści Salomona. 8 rozdział. Dzisiaj posłuchajmy ze Słowa Bożego praktycznych rzeczy. Ósmy rozdział przypowieści, 12 wiersz. Tylko ten 12 wiersz. Ja mądrość mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Ach ja, będę dan do ach tak,
gdy już staniemy się dorastającymi, to z pewnością myślimy o samych sobie, że już potrafimy wiele różnych rzeczy zadecydować sami za siebie. Stajemy się wtedy już coraz bardziej świadomi swoich własnych uzdolnień. No i dobrze, że tak jest. Ale jakże łatwo wtedy też i stajemy się zbytnio pewni siebie. I w tym względzie jest to dla nas wielkie niebezpieczeństwo. Was ist nun wirkliche Weisheit für unser Wandeln, wie das Wort Gottes uns sagt? Jakie jest prawdziwe pielgrzymowanie zgodne z tym, co nam Słowo Boże pokazuje? Jeszcze jedno miejsce musimy otworzyć, które będzie w tym miejscu potrzebne. Wir haben nun also gelesen in diesem interessanten Vers aus Sprüche 8, dass die Weisheit die Klugheit bewohnt. W tym interesującym wierszu Przypowieści 8:12 przeczytaliśmy, że mądrość mieszka z roztropnością. Diese Weisheit nennt Jakobus. I tą mądrość Jakub też wymienia. Kapitel 3, Vers 17. W trzecim rozdziale swojego listu, w 17 wierszu. Ale mądrość, która jest z góry. Ale ta inna mądrość, która wydaje się nam samym, że my ją posiadamy, ta, która pochodzi z naszego osobistego, wewnętrznego przekonania, która pochodzi ze źródła naszego cielesnego sposobu myślenia, tą mądrość wymienia Jakub w 3 rozdziale 15 wiersz. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, albo jak w niemieckim, diabelska. Durch den wir da. I teraz stoimy przed tym słowem. Wir haben doch unsere natürliche Begabungen. Wszyscy posiadamy nasze własne zdolności. Wir junge Leute habt ihr doch alle, nicht wahr? Przecież wy, młodzi ludzie, każdy z was ma swoje własne zdolności, prawda? I Pan wam wszystkim, jak też i nam, każdemu z osobna ją podarował. Tą moc, czy siłę do myślenia. Tą zdolność do rozważania, do myślenia. Tą zdolność do podejmowania decyzji. To są naturalne zdolności, które my potrzebujemy w życiu i również w życiu zawodowym. W szkole też je potrzebujemy. Przecież nie posiadając tych zdolności, nie bylibyśmy zdolni nauczyć się najmniejszych nawet rzeczy z początkowego nauczania alfabetu. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o to, aby teraz te zwrotnice naszego życia przełożyć we właściwym kierunku dalszej drogi życia. To wtedy ta nasza cielesna mądrość nie wystarczy. I wtedy nam przychodzi z pomocą ten wiersz 12 z Przypowieści 8 rozdział. Zapamiętajcie go sobie dobrze.
auch nur das, was Jakobus, die Weisheit, die nicht von oben kommt, sondern die irdisch ist, dort wird sie Klugheit genannt. W tym wierszu, tak jak Jakub to określa w 15 wierszu 3 rozdziału, mądrość, która nie jest z góry, tylko przyziemna i zmysłowa, ona w tym wierszu jest nazywana tutaj mądrością. Ja mądrość mieszkam z roztropnością. A więc ta mądrość z góry, ona zamieszkuje w naszych naturalnych, cielesnych zdolnościach. Ona ma wypełniać nasze osobiste myśli. Naszą zdolność potrafienia myślenia. Tak nam to mówi ten wiersz. Ale to może tylko nastąpić u bogobojnego człowieka. Kto nie posiada Pana Jezusa, kto nie wierzy w Pana Jezusa, kto Panu Jezusowi nie podarował i oddał swojego serca, on nie ma dostępu do tej mądrości z góry. Ale wszystkim tym, którzy są jego własnością, którzy proszą o łaskę, o pomoc i o mądrość, którzy wszystkie swoje decyzje najpierw rozważają przed obliczem Pana, wszystkie te ważne, decydujące decyzje kierujące nasze życie w odpowiednim kierunku. To my wszyscy możemy zauważyć, że możemy otrzymać tą mądrość z góry. Jakobus beschreibt in Kapitel 3, Vers 17. A Jakub w 3 rozdziale 17 wierszu dalej opisuje einige Charakterzüge dieser Weisheit. Podaje tutaj cechy charakterystyczne tej mądrości z góry. Und wenn du das so liest, gdy czytasz te słowa, to dann mal mit deinen eigenen Regungen, die auch da sind, in das Licht dieses Wortes Gottes gehst. I teraz porównasz swoje własne reakcje, które tak często u Ciebie występują, z tym opisem, który znajdujemy w Słowie Bożym. To miły młody bracie i miła młoda siostro, a my wszyscy starsi również tak samo. Również i my wszyscy bracia, którzy może tak podniecamy się w godzinie braterskiej. Ja, wir merken dann den großen Unterschied in dem 17. Vers, wie gesagt, von Jakobus. Tam zauważamy tą wielką różnicę, jaka jest opisana w tych cechach mądrości z góry w 17. wierszu 3 Jakuba. Przeczytajmy sobie teraz cały 17 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Diese Weisheit von oben kostet überhaupt nicht die Fähigkeit, die der Herr uns gegeben hat, mit uns an. Lässt sie bestehen. Ta mądrość, która jest nam dana z góry, ona w ogóle nie narusza naszych naturalnych zdolności, które żeśmy od Pana otrzymali. Aber diese Charakterzüge dieser Weisheit von oben, die wir gelesen haben, da ist sie friedsam, gelinde, folgsam,
voll barmherzigkeit und so weiter. Ale te wszystkie cechy charakterystyczne, o których żeśmy czytali, dotyczące tej mądrości, która jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, miłosierna i tak dalej. Wir haben im Deutschen ein Sprichwort. My mamy w języku niemieckim takie przysłowie. Nie wiem, czy również i ono istnieje w polskim. Mądry ustępuje. Man setzt nicht um jeden Preis unbedingt seinen Willen durch. Nie przeforsowywuj za wszelką cenę twojej własnej woli. In unserer Natur können wir das nur sehr schwer, wenn überhaupt. Tak, w naszej własnej naturze bardzo trudno nam jest to zrealizować w życiu. Aber durch diese Weisheit von oben können wir friedsam sein, gelinde. Ale w tej mądrości pochodzącej z góry możemy być pokojowi, możemy być łagodni. So, nun sagt Sprüche 8. A teraz przy powieści 8 rozdział mówi nam, in dem Sprüche 8 die Klugheit, die natürliche Begabung durchaus stehen lässt. Ten wiersz z 8 rozdziału przypowieści, on w żadnym wypadku nie narusza tej umiejętności i zdolności, która została nam darowana przez Pana. Ale my tutaj czytamy, że ta umiejętność, u nas napisana mądrość, ona zamieszkuje z roztropnością. Ona zamieszkuje w roztropności. Ona jest również zawarta wewnątrz naszych naturalnych, cielesnych zdolności. Ale przez wiarę w Pana Jezusa. Na przykład poprzez też i te słowo, które czytamy o Panu Jezusie w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Jeśli mi tak wolno powiedzieć, to przecież on był najbardziej obdarowanym i uzdolnionym człowiekiem, jaki kiedykolwiek na tej ziemi żył. Ale on był uległy swoim rodzicom. Tak, tak było w osobie Pana Jezusa. Tam było to największe uzdolnienie obecne w nim. Ale również i w nim była ta zdolność mieszkająca z roztropnością. Chcielibyśmy się uczyć od niego. Ja nie mówię tego umiłowani z tego powodu, że już chciałbym powiedzieć, ja już się dawno tego wszystkiego nauczyłem. Nie, my ciągle w życiu naszym będziemy mieli do czynienia z tą nauką. Ale jaki będzie cudowny skutek tego? Jeżeli ta roztropność z góry będzie zamieszkiwała z naszą naturalną umiejętnością. Bo czytamy dalej w tym 12 wierszu. Już tą pierwszą połowę tego wiersza żeśmy rozważali. Mieszkam z roztropnością. I dalej czytamy, u nas jest napisane, umiem udzielić dobrej rady. W niemieckim tłumaczeniu Biblii umiał udzielić dobrej rady, jest po prostu określone innymi słowami. Ale to właśnie o to chodzi. Ona potrafi udzielić przemyślanych
czy potrafi pomóc w podjęciu przemyślanych decyzji. Also, könnte es ein bisschen schwierig durch die Übersetzung des Textes. No, naturalnie jest to troszkę trudne poprzez to, że są różnice w tłumaczeniach Biblii. Aber mit der natürlichen Klugheit werden wir nicht geistlich denken, wenn wir nicht bewegt werden durch den Geist Gottes. Ale jeżeli będziemy posiadali naszą cielesną mądrość, to nie będziemy potrafili duchowo myśleć, jeżeli nie będziemy posiadali Ducha Świętego. Es gibt ein schönes Wort in Kolosser 1. Piękne słowo czytamy również w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale. Welches dieses Ergebnis dann zusammenfasst. Słowa te podsumowują skutek tego, co żeśmy omawiali. Vers 9 und 10. Pierwszy rozdział do Kolosan, 9 i 10 wiersz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Piękne słowa, żeśmy teraz czytali. I to żeśmy czytali o duchowym zrozumieniu, koniec 9 wiersza. To duchowe zrozumienie stara się pojąć wolę Pana. Jest ostrożne. Jest gelinde. Jest łagodne. Dokładnie tak, jak żeśmy czytali to w liście Jakuba. Jest wypełnione miłością braterską. Próbuje zrozumieć drugiego. I próbuje również też i doprowadzić do tego, aby te myśli Pana Jezusa były w naszym życiu urzeczywistnione. I również i nasze praktyczne, codzienne rzeczy inaczej ocenia i osądza, niż by to oceniali ludzie światowi. Jeżeli ktoś nagle znajdzie banknot 100 markowy, to świat cieszy się, ach, znalazłem 100 marek w cudowny sposób. Ale te duchowe zrozumienie mówi, nie podejmuje decyzji bez tego zastanowienia się, tak jak Pan Jezus. To duchowe zrozumienie, pierwszą jego myślą będzie to, jakbym mógł znaleźć tego właściciela, tego banknotu stumarkowego. Teraz jeszcze jedno miejsce, miłe siostry, przeczytajmy. Z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. 9 wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 9 wiersz. Przeczytajmy wszyscy ten 9 wiersz. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Przyzwoity. Chodzi tu o to słowo przyzwoitość. Ta przyzwoitość, o której jest mowa w tym wierszu, wyraża się w tym,
ein allgemeines Verhalten haben, wie es sich für Gläubige auch bezieht. Aby siostry również ogólnie w swoim życiu tak się zachowywały, jak to przystoi osobom wierzącym. Jest in unserer Übersetzung in der Anleitung ein Ergebnis vieler Besonnenheit, die aus der Weisheit entwoben kommt. W naszym tłumaczeniu jeszcze jest tu odnośnik i na dole jest napisane, że to łączy się z tą trzeźwością tej mądrości pochodzącej z góry. Also der Herr Jesus möchte uns alle helfen, a więc Pan Jezus chce nam wszystkim pomóc, abyśmy my w naszym ogólnym zachowywaniu się również i w stosunku do ludzi światowych, dass wir sogar etwas von dem zum Ausdruck bringen, abyśmy mogli też i wyrażać coś z tego, was er selbst uns vorgelegt hat, co on sam najpierw nam jako przykład swojego życia zostawił. Und was er selbst uns vorgelegt hat, i co on nam jako przykład zostawił, das ist ausgelebte Weisheit von oben, to jest z całą pewnością ta urzeczywistniona w życiu mądrość z góry. In vollkommenheit. Doskonałości. Wir lernen davon. I uczmy się z tego. Wir wollen uns bemühen, etwas von ihm zu lernen. Chcemy się przymusić do tego, aby od niego się tego nauczyć. Und das ist dann in unserem Verhalten und auch in unserem Verhalten zu anderen Menschen. Aby w naszym zachowywaniu się między sobą i w stosunku do ludzi światowych również i to się wyrażało. Nun habe ich noch eine Sache. Möchte ich doch noch gerne sagen, jeszcze jedną rzecz chciałbym tak chętnie jeszcze przekazać aus dem letzten oder vorletzten Kapitel des Johannes Evangelium, z jednych z ostatnich rozdziałów Ewangelii Jana. Johannes 21. 21 rozdział Jana. Da haben die Jünger sich entschlossen, wieder Fischen zu gehen. W tym rozdziale czytamy o tym, jak uczniowie postanowili znowu iść łowić ryby. Und nun haben sie sich mit den Booten auf den Weg gemacht und fingen an zu fischen. Udali się w drogę łodziami swoimi, aby zacząć łowić ryby. Lesen jetzt ab Vers 4 bis Vers 7. Przeczytajmy teraz wiersze od 4 do 7. Jana 21 rozdział. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy Bóg uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Sie sehen plötzlich am Ufer eine Person. Nagle zobaczyli na brzegu pewną osobę. Johannes, der Jünger, von dem er gerne schreibt, welchen Jesus liebte, er sagt zu Petrus: Es ist der Herr. Jan, który chętnie o sobie pisze, że był uczniem, którego miłował Jezus, rzekł do Piotra: to jest Pan. Sie waren in den Booten. Byli w łodziach. Es war noch eine Strecke Wasser zwischen dem Ufer und dem Boot. Byli jeszcze oddaleni od brzegu. Und am Ufer steht der Herr. A na brzegu stanął Pan. Was macht Petrus nun? I co teraz Piotr robi? Er gürtet das Oberkleid um. On przepasał się wierzchnią szatą. Er war nicht im eigentlichen Sinne nackt, er war nur nicht voll oder voll bekleidet. Musimy tutaj rozumieć, że przepasał się szatą, był bowiem nagi. Nie chodzi o to, że on był całkowicie nagi, tylko bo to było niemożliwe dla wiernego Żyda. Jedynie on przepasał się wierzchnią szatą. Er wollte aber jetzt auf kürzestem Wege zu dem Herrn und wollte vollständig bekleidet sein, wenn er zu ihm kommt. Ale ponieważ pragnął jak najszybciej i najkrótszą drogą znaleźć się u Pana,
to pomimo tego, że wszedł do wody, przepasał się wierzchnią szatą. Und dann warf er sich in den See. On rzucił się w morze, um schwimmen schnell zu dem Herrn zu kommen. Aby płynąc szybko dotrzeć do Pana. Kürzlich bei Hausbesuchen, niedawno w trakcie odwiedzin w domu, in dem Haus, wo ich wohnte, w tym domu, w którym mieszkam, war so ein Sohn, so ungefähr 16-17 Jahre. Mieszkał też i syn, który miał 16-17 lat. Und er machte den Eltern Mühe. I sprawiał wiele trudu rodzicom. Sich noch so in der Kleidung zu halten, wenn sie zur Versammlung gehen, wie die Eltern dachten, dass es recht ist. A szczególnie wiele problemów sprawiał w ubieraniu się, gdy wychodzono na zgromadzenie, nie zakładając tego, co rodzice uważali, że jest przystojnie, aby w tym szedł. Zum Beispiel, sein Oberhemd trug er einfach so über die Hose, so tragen, nicht richtig angezogen, so ging er in die Versammlung. Na przykład jedną rzecz, którą czynił, to chodził w koszuli na wierzchu spodni, nie wkładając jej do środka. Den Eltern sagte ich, i tym rodzicom ja powiedziałem, es ist schon besser, er kommt so, als überhaupt nicht, nicht wahr? Lepiej, żeby tak przyszedł, niż w ogóle, żeby przestał przychodzić. Aber dann hatte ich eine Gelegenheit, mal mit ihm so allein zu sprechen. Ale potem zdarzyła się okazja, żeby osobiście z nim rozmawiać. Und dann las ich ihm diesen Abschnitt von dem Begeben gelesen haben. I wtedy przeczytałem mu ten urywek, który teraz żeśmy też przeczytali. Ich sage, Jung, überleg doch mal. I powiedziałem, chłopcze, zastanów się. Ist das logisch? Czy jest to logiczne? Wenn man ins Wasser springt, sich gerade erst noch was überzuziehen. Że jeżeli się wskakuje do wody, czy jest to logiczne, aby siebie przyodziewać w wierzchnią szatę? Er sagte, eigentlich nicht. Powiedział, no zasadniczo to nie. Aber was ist hier das Entscheidende, dass es doch logisch ist? Ale ja teraz pytam, co jest tutaj rzeczą decydującą, że jednak takie postępowanie jest logiczne? Dann sagte er tatsächlich, es ist gut wie so, weil es sich um Jesus. I wtedy on powiedział, rzeczywiście, tak przystoi, bo tutaj chodzi o Pana Jezusa. Bei irgendeiner anderen Person hätte er das Oberkleid nicht unbedingt überziehen müssen, um schwimmen zu kommen. Jeśli chodzi o Piotra, to z pewnością, gdyby chodziło o inną osobę stojącą na brzegu, nie musiałby przyodziewać się wierzchnią szatą, aby do niej dopłynąć. Aber nun hatte Johannes gesagt, es ist der Herr. Ale przecież Jan mu wcześniej powiedział, Pan jest. Und wenn es sich um den Herrn Jesus handelt, a jeżeli chodzi o Pana Jezusa, to z pewnością nie jedna rzecz może, czy powinna wyglądać inaczej. Wisst ihr, ich habe selbst nicht miterlebt, aber es ist mir erzählt worden. Ich bin jetzt fast 80 Jahre, als ich so heranwuchs, mit den Eltern zur Versammlung ging. Also noch davor liegenden Jahren kamen die Brüder in die Versammlung mit Zylinder in der Richtung. Könnt ihr euch das vorstellen? Pomyślcie sobie, ja już dożyłem wieku prawie 80 lat i rodzice opowiadali mi, że krótko jeszcze przed tym, zanim ja dorosłem, to w Berlinie było to w zwyczaju, że wszyscy bracia przychodzili pięknie przyodziani z kapeluszem, cylindrem na głowie. To ma für Sie, to jest eine heilige Sache, dorthin zu gehen, wo der Herr Jesus. Tak, dla nich było to świętą rzeczą, aby iść tam, gdzie jest obecny Pan Jezus. Das macht man heute nicht mehr. Wprawdzie dzisiaj się już tak i nie czyni. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so möglich war, aber damals hat man das so getan. Nie wiem, czy to byłoby teraz konieczne, ale w tamtych czasach tak czyniono. Und man kann ja auch nur anziehen, was man hat. Można wprawdzie przyodziać wszystko to, co się posiada. Aber ich denke doch, und ich möchte auch unseren Jüngern gerne sagen dürfen, wenn es darum geht, wir gehen zur Versammlung, wo der Herr Jesus seine Worte macht, gegenwärtig ist. Ale chciałbym to teraz to słowo skierować do wszystkich młodych. Idziemy przecież do zgromadzenia,
tam, gdzie według swojego słowa Pan Jezus przyobiecał, że On tam będzie obecny. To On z całą pewnością będzie się cieszył. Jeżeli my wszyscy, obojętnie czy młodzi, czy starsi, w ramach naszych możliwości, w zależności od środków, jakie Pan Jezus nam darował, nie wszyscy przecież posiadają tak dobre albo tak drogie przyodzienie, ale to, co posiadamy, powinniśmy nosić w przyzwoity sposób. Bo my udajemy się w miejsce, gdzie Pan jest obecny. Obojętnie, jakie jest to zgromadzenie, nie tylko idziemy tam, gdzie jest obecny Pan, ale ponadto w codziennym naszym życiu też zawsze pielgrzymujemy, będąc obserwowani Jego okiem. I jeżeli to weźmiemy pod uwagę i nad tym się zastanowimy, dobrze uczynimy.